12. runda żużlowej Ekstraligi w tym sezonie. Dziś na żywo w Wizji Sport mecz Radsona Malmy Częstochowa z Apatorem Toruń, liderem tabeli ligowej. Proszę Państwa, już za moment to spotkanie, a teraz oczywiście składy z numerem pierwszym drużynie Apatora Adriany Mirosław Kowalik, senior zespołu. Najdłużej w tej drużynie po świetnej pierwszej połowie sezonu, lekka obniżka formy, spadek w rankingu najlepszych żużlowców, czwartej pozycji na 11. Trzeci zawodnik zespołu, zaraz po dwóch Szwedach w tym sezonie. A to jeden z nich właśnie, z numerem drugim, młody 21-letni Andreas Jonsson, aktualny mistrz świata juniorów. Pierwszy sezon w Apatorze, poprzednio dwa sezony w Gorzowie. Awans na 10. pozycję w klasyfikacji najlepszych w Ekstralidze. Drugi Szwed, lider zespołu, trzykrotny mistrz świata Tony Rickardsson, 31 lat. On także, podobnie jak jego dwaj poprzednicy, których prezentowaliśmy, jak Państwo widzą, podwyższył swoją KSM w tym sezonie, co wskazuje ta strzałka po prawej stronie. Druga pozycja w klasyfikacji Grand Prix. Tomasz Bajerski z numerem czwartym, 26-letni wychowanek Apatora, który cztery ostatnie sezony spędził w Pergogorzu, teraz powrót. Nieco słabsze trzy ostatnie występy, szczególnie ten w Zielonej Górze, tylko 5 punktów. Z numerem piątym, 26-letni Wiesław Jaguś, w ubiegłym sezonie najlepszy Polak w zespole Apatora, a w tym sezonie jedyny, który obniżył swoją średnią w tej drużynie. Po zmianie motoru z Jawy na GM-a nie tak równy, nie tak skuteczny jak w ubiegłym sezonie. To już Przemysław Kłos, 19-latek z numerem 6 w drużynie toruńskiej. Wychowanek tego zespołu w ubiegłym sezonie debiutował w rozgrywkach, no ma niezbyt wiele okazji do jazdy w lidze, ale jeden bieg już w tym sezonie wygrał. I z numerem 7 Tomasz Chrzanowski, 21 lat, o jeden punkt podwyższył swoją KSM w stosunku do ubiegłego sezonu. Ostatni sezon startu tego zawodnika jako młodzieżowca. Awansował do finału Mistrzostw Świata Juniorów Peterborough. To jeszcze przed nami po serii trzech meczów, w których zdobywało się punktów tylko 5 w Zielonej Górze. No ale tam miał defekt Jan Zombik. Jego Państwo już zdążyli poznać. 38 wychowanków, blisko 1/5 w ogóle. Tylu zawodników jeździ w polskiej lidze. Proszę Państwa, a teraz rozmowa z drugim z trenerów, z Czesławem Czernickim. Panie Czesławie, trudny mecz. Gdzie szukać punktów? Trzeba z drużynami z Pomorza. Albo dzisiaj Toruń, albo ewentualnie 4 sierpnia Bydgoszcz. Tomek Jędrzejak, wracając dzisiaj samolotem, powiedział, że jest w dobrej formie. Czy liczy Pan na zwycięstwo dzisiaj w meczu z Toruniem? Znaczy, podchodzimy do meczu jak do każdego. Mam świadomość, jaką poprzeczkę, jak wysoko postawi nam Apator, bo nie sądzę, żeby Apator zlekceważył nas tak, jak zlekceważył naszych przyjaciół w Zielonej Górze. Widzę, jak krzątają się w parkingu, jak są przygotowani. W tym wypadku mam tą świadomość i zespół również, że to jest więcej niż egzamin maturalny. Maturalny to jest, można powiedzieć, egzamin z dyplomem wyższej szkoły jazdy na żużlu. Pięknie. Panie Czesławie, jest jedna rzecz. Matej Ferian, wreszcie drzwi dla Słoweńca otwarte. Brian Andersen już drugi mecz nie pojedzie, bo Matej spisał się całkiem nieźle w meczu z Polonią Piła. Czy Ferian to już jest ten Matej, który potrafi wygrywać biegi w Grand Prix? To znaczy, na pewno miał problem jeszcze na początku zawodów z Polonią Piłą. Natomiast no, nie mam wyboru. Ja stawiam jasno wymagania zawodnikom zagranicznym i Matej pokazał... Matura albo tytuł doktora? No w tym wypadku nie może się kompromitować, tak jak zawodnik z cyklu Grand Prix Brian Andersen w Zielonej Górze, że w dwóch biegach sobie zjeżdża i robi jeden punkt. Robi jeden punkt nagrywa to, żeby miał defekty. Tak nie robi prawdziwy profesjonalista, który bierze dobre pieniądze z dobrej kasy włókniarza Częstochowa. Dziękuję pięknie, panie Czesławie. Dziękuję serdecznie. Teletrener Czesław Czernicki, a teraz jego podopieczni z numerem 9 Artur Pietrzyk, 24-letni zawodnik, wychowanek częstochowskiego klubu. Tyle, że poprzedni sezon spędził w TŻET Opole. Słabszy początek sezonu, ostatnio stabilizował formę na poziomie 7-9 punktów. Wpadka w Zielonej Górze w jednym z ostatnich meczów, tylko właściwie bez punktów, 0 punktów, no ale jeździ coraz lepiej. Z numerem 10 Tomasz Jędrzejak, on w największym stopniu poprawił swoją KSM. Aż o ponad 3 punkty, to się nieczęsto zdarza. Wychowanek Iskry Ostrów, drugi sezon w Częstochowie, pierwszy jako seniora. Wczoraj w lidze angielskiej zdobył dla Bellevue 6 punktów, teraz już z numerem 11 Ryan Sullivan, Australijczyk, 26 lat, w ubiegłym sezonie w Apatorze, lider drużyny, czwarta pozycja w rankingu krajowych jeźdźców.
Numer 12 Matej Ferian, o którym także było już mówione. Pierwszy sezon w częstochowskim zespole, poprzednio startował w Zielonej Górze i Grudziądzu w 98 roku. Trzecie miejsce w finale indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów w Pile. Grzegorz Walasek, 25-letni, typowany na krajowego lidera, zawodnik częstochowskiego klubu. Nie najlepszy początek sezonu, ostatnio coraz lepiej, goni średnio z ubiegłego roku. To już z numerem 14 Zbigniew Czerwiński, 19-latek, wychowanek RKM Rybnik, ale w lidze debiutował już jako żużlowiec Włókniarza. Ostatnio 7 punktów plus 1 bonus w meczu z Polonią Piła. I z numerem 15 Karol Malecha, wychowanek Iskry Ostrów, od tego sezonu w Częstochowie. Ostatni sezon jako młodzieżowiec, no ale nie ma zbyt wiele okazji do startu. I Czesław Czernicki, szkoleniowiec częstochowskiej drużyny. Sędzią tego spotkania będzie pan Ryszard Bryła z Zielonej Góry. Proszę Państwa, a zawodnicy już pod taśmą, znamy wszystkich aktorów z twarzy. Teraz pora poznać ich od tej strony innej, sportowej. Jak będą prezentowali się na torze? W pierwszym biegu Mirosław Kowalik z numerem pierwszym żółtym kasku. Jego partnerem jest Andreas Jonsson. W czerwonym kasku Artur Pietrzyk i w niebieskim Tomasz Jędrzejak. Pierwszy bieg meczu w Częstochowie. Już ruszyli spod taśmy. Znakomicie Andreas Jonsson założył wszystkich rywali na pierwszym wirażu. Szwed na prowadzeniu teraz podniosł mu maszynę. Przyczepny jest tor w Częstochowie, przynajmniej na początku tego spotkania. Drugi jedzie Jędrzejak, trzeci jest Pietrzyk, a na ostatnim miejscu Mirosław Kowalik. To pewna niespodzianka, bo panu Mirkowi zwykle dobrze jeździło się na torze w Częstochowie. Atak Kowalika z czwartej pozycji przy wewnętrznej, ale nie daje się Pietrzyk, a Jonsson widać. No tutaj różnice klasy pomiędzy nim a resztą zawodników, przynajmniej w tym pierwszym wyścigu. Znakomita jazda młodego Szweda. Niezagrożony, no a para częstochowska w tej sytuacji już skupiona na obronie drugiej, trzeciej pozycji. Uniósł przednie koło motocykla także Tomasz Jędrzejak. Mirosław Kowalik jeszcze nie zrezygnował, ale wydaje się, że nie ma zbyt dobrze dopasowanego motocykla w tym pierwszym wyścigu Mirosław Kowalik. Ostatni wiraż, no i pierwszy bieg, proszę Państwa, kończy się rezultatem remisowym. Efektowne zwycięstwo Andreasa Jonssona. Jemu wczoraj w Coventry mecz nie wyszedł za dobrze. Tylko 7 punktów w spotkaniu z Piratami, z Bellevue, przepraszam. No natomiast Polacy spisali się dobrze, a szczególnie Grzegorz Walasek, o tym jeszcze Państwu opowiem. Drugie miejsce Tomasza Jędrzejaka, trzeci Artur Pietrzyk, czwarty Mirosław Kowalik. To jest 3-3 w pierwszym biegu. No, proszę Państwa, bardzo dobry start w wykonaniu Szweda z pola czwartego. Pojechał bardzo odważnie, założył rywali na wejściu w łuk i można powiedzieć odjechał. Bardzo słabo wystartował Mirek Kowalik, no wydawało się, że kłopoty ma już za sobą. No w tej chwili widzimy, jak został wzięty w kanapkę, został zamknięty na wejściu pierwszym. No i w pierwszym biegu po prostu nie mógł nic wskórać, spróbował po szerokiej, próbował przy krawężniku. Jednak rywale jechali blisko siebie, no nie dali mu się wyprzedzić. Jeszcze Mirek próbuje po szeroki, jednak no troszeczkę przyczepny ten tor jeszcze w tej fazie zawodu nie jest sprzymierzeńcem do ataku po zewnętrznym. Tor próbował ze strony toruńskiego zespołu Tomasz Bajerski, no ale jak widać chyba nie do końca przekazał przynajmniej Mirkowi Kowalikowi swoje uwagi. Widać nie potrzebował ich zupełnie Andreas Jonsson, który znakomicie miał przygotowany motocykl do tego wyścigu i on właśnie zwyciężył przed Arturem Pietrzykiem, Tomaszem Jędrzejakiem i Mirosławem Kowalikiem. Świetnie Andreas Jonsson ze startu. Andreas, pretty good from the gate, but then he had trouble, struggling a bit of on the outside of the first corner. Yeah, it was a rut there, quite deep, so I made a really good start from four and the guy from three was with me, so I thought better to sit back on the bike to get some grip. Świetny start z czwartego pola, ale gość z trzeciego pola wyjechał bardzo trudno i na wyjściu mnie trochę pociągnęło. Tak więc na razie czwarte pole jest bardzo dobre, jeżeli chodzi o start z zewnętrznej linii. Tam się idealnie startuje, ale zawodnik z trzeciego pola startowego podjechał pode mnie. Tyle Andreas Jonsson. A przed nami już wyścig numer dwa tego spotkania. Tony Rickardson w żółtym kasku i Tomasz Bajerski w białym. Będą rywalizować z Ryanem Sullivanem, który pojedzie w czerwonym, i Matejem Ferianem w niebieskim, a więc dwójka obcokrajowców drużyny częstochowskiego Radsona Malmy. Czesław Czernicki specjalnie wystawił Ryana Sullivana na Toniego Rickardsona. Ci żużlowcy spotkają się dzisiaj co najmniej dwukrotnie
w już pierwszych 12 biegach, właśnie w drugim i potem 11, a być może także w którymś z wyścigów nominowanych, no i może jeśli któryś z nich pojedzie także z rezerwy taktycznej, ale to dzisiaj pierwszy pojedynek dwóch żużlowców ze stawki Grand Prix. Oczywiście Ferjan także w tej stawce jest, także udanie zadebiutował w Grand Prix, choć oczywiście on nie ma w tym sezonie medalowych aspiracji. Świetny start Sullivana, perfekcyjny wprost. Znakomicie także Ferjan, zostawieni Toruniani, ale teraz Richardson wykorzystuje błąd Ferjana na wyjściu z wirażu i przechodzi na drugą pozycję, a jeszcze Słoweńca atakuje Tomasz Bajerski, jak zwykle ostro do końca. Ferjan jednak szybki po zewnętrznej, ale Bajerski górą. On ma trzecią pozycję w tej chwili. To wszystko za plecami Sullivana i Richardsona. Oni już zostawili innych zawodników za plecami. No i Ferjan także traci dystans, a więc Słoweńcowi starczyło animuszu na walkę tylko na pierwszym okrążeniu. Wszystko wskazuje więc na to, że znów będziemy mieli remis, tyle że w odwrotnym układzie. Teraz na pierwszej i ostatniej pozycji żużlowcy z Częstochowy, a drugą i trzecią zajmują Toruniani. Jeszcze jedno okrążenie. Richardson nie rezygnuje, ale chyba już pogodził się z porażką w tym biegu, choć on tak naprawdę do końca jednak mimo wszystko stara się szukać swojej szansy, nawet jeśli ona jest minimalna, tak jak w tym przypadku. A Sullivan znakomicie potwierdza wysoką dyspozycję w tym sezonie prezentowaną na polskich torach. Wystarczy tutaj dodać, że jeszcze w żadnym meczu Radsona Malmy Australijczyk nie zdobył mniej niż 12 punktów w meczu. To naprawdę dobrej klasy osiągnięcie. Czwarta pozycja w rankingu najskuteczniejszych polskich żużlowców Ryana Sullivana, a poprzednio przecież jeździł w ubiegłym sezonie w Apatorze, a więc jeździ przeciwko swoim kolegom. No rzeczywiście start Sullivana z pola pierwszego był imponujący. Wygrał start i podyktował rywalom tor jazdy. Richardson, można powiedzieć, przegrał znów następny start i na dystansie tu nie miał zbyt dużo do powiedzenia. Bardzo ładną walkę na pierwszym okrążeniu, można powiedzieć, stoczył Tomek Bajerski z Ferjanem. No, wydawało się, że Ferjan tu po dobrym starcie, po dobrym pierwszym łuku powinien być na trzeciej pozycji, jednak tu pojechał troszeczkę za szeroko z wyjścia z pierwszego łuku, postawiło motocykl prawie w poprzek, wykorzystał to Tomek Bajerski, przycinając do krawężnika, zrównał się na prostej z zawodnikiem ze Słowenii, no i to zaważyło na tym, że Tomasz przesunął się na drugą pozycję, na trzecią pozycję, której praktycznie już nie oddał do mety, powiększając przewagę nad Ferjanem z okrążenia na okrążenie. Nie wiem, co było z motocyklem Ferjana. Uważam, że błąd na pierwszym łuku spowodował to, że stracił ochotę do jazdy. No Bajerski wniesiony, powiedzmy, tym dopingiem, że jeden bonus za Richardsonem, no i trzy punkty dla Apatora, no jechał bardzo, bardzo skutecznie. A to wyniki drugiego wyścigu. Ryan Sullivan przed Tomem Richardsonem, Tomaszem Bajerskim i Matejem Ferjanem. A więc 3 do 3, 6 do 6 po dwóch rozegranych wyścigach, a przed nami bieg trzeci. Tak więc po tym wyścigu już praktycznie wszystkich z podstawowego składu zawodników będziemy znali. Grzegorz Walasek w czerwonym kasku i Zbigniew Czerwiński w niebieskim będą reprezentować barwy Radsona Malmy Częstochowa, natomiast Wiesław Jaguś w żółtym i w białym w miejsce Przemysława Kłosa, oczywiście Tomasz Chrzanowski. To do tej roszady zdążyliśmy się już w tym sezonie przyzwyczaić. W żadnym meczu nie rezygnuje właśnie z takiego ustawienia trener Jan Ząbik, chcąc zachować sobie Tomasza Chrzanowskiego właśnie na tej rezerwie, aby mógł nie tylko zastępować Przemysława Kłosa, ale być może w innych sytuacjach, jakie mogą przydarzyć się w meczu, także wejść w miejsce innego zawodnika. 5 punktów, 1 bonus Tomasza Chrzanowskiego w ostatnim meczu w Zielonej Górze. Właściwie trudno tak jednoznacznie ocenić jego występ. Najpierw 2 i 3 punkty, znakomity początek zawodów, potem defekt motocykla. Ta druga maszyna przygotowana na przyczepny tor, a w Zielonej Górze był dosyć twardy. Już nie spisywała się tak dobrze, no i potem już było ciężko o punkty dla Tomasza Chrzanowskiego. Ale najważniejsze jest to, że on szybko po tym meczu pozbierał się i potem w Krsku, gdzie czekała go daleka droga, potrafi wywalczyć piątą pozycję w półfinale indywidualnym Mistrzostw Świata Juniorów i będzie nas reprezentował wraz z szóstką kolegów Peterborough w finale w rozgrywce o medale wśród najlepszych juniorów świata.
Ale wracamy do spotkania. Walasek i Czerwiński przeciwko Jagusiowi i Chrzanowskiemu. Bardzo dobry start Chrzanowskiego i Jagusia. Torunianie wychodzą na 5-1. Pogubił się troszkę na starcie Grzegorz Walasek. Teraz musi odrabiać straty. On będzie na pewno do końca atakował. Ostatni jest Czerwiński. Walasek po zewnętrznej próbuje wejść pomiędzy dwójkę Torunian. Spoglądał Walasek na to, jak wyjedzie z wirażu Jaguś. Jeszcze jeden atak Grzegorza Walaska. Broni się Wiesław Jaguś, który jest na drugiej pozycji za plecami Tomasza Chrzanowskiego. No nie będzie łatwo na pewno Grzegorzowi Walaskowi. On może być zmęczony. Wrócił po ciężkim meczu swojej drużyny w Kings Lynn. Mówię tutaj o Piratach z Pól. Tam wpisał się rewelacyjnie wprost w 7 biegach. Zdobył 16 punktów. To był najlepszy występ Grzegorza Walaska w tym sezonie na angielskich torach. No ale dziś widać, że w tym pierwszym wyścigu nie jest najlepiej dysponowany. Ostatnie okrążenie, Chrzanowski przed Jagusiem, Walasek na trzeciej pozycji, ale na tyle dużo stracił do toruńskiej pary, że nie będzie w stanie odrobić tutaj strat. A więc mocne uderzenie Aniołów z Torunia. Tomasz Chrzanowski przed Wiesławem Jagusiem, Grzegorzem Walaskiem. Na ostatniej pozycji Zbigniew Czerwiński, 5-1, no i po tych dwóch remisach teraz czteropunktowe prowadzenie żużlowców z Torunia po trzech wyścigach. 11-7. No proszę Państwa, na pewno zawodnicy zaspali, można powiedzieć, start gospodarzy. To znakomity start zawodnika w kasku białym Tomasza Chrzanowskiego. Praktycznie wyszczelił jak z katapulty spod taśmy. No i praktycznie para toruńska już po pierwszym łuku zdecydowanie prowadziła, pomimo prób ataku Walaska po zewnętrznej, przy krawężniku, dystans między nim a Jagusiem się nie zmieniał. No, para toruńska kontrolowała przez całe cztery okrążenia przebieg wydarzeń, także niezagrożenie minęła linię mety, 5-1 dla Torunian. Mało walki na razie, Zenon, na torze. Jak oceniasz przygotowanie toru w tej sytuacji? Uważam, że przy krawężniku jest dość twardo, po zewnętrznej już jest, usypuje się dość przyczepna, dość taka kleista nawierzchnia żużlowa. Uważam, że to powinno za chwilę procentować się atakami po zewnętrznej. Chrzanowski przed Jagusiem, Walaskiem i Czerwińskim. To wyniki trzeciego biegu. Tomasz Chrzanowski zaczyna znakomicie, tak jak na jednego z najlepszych juniorów przystało. Już finalista Mistrzostw Świata w Peterborough pod koniec sierpnia. Tomasz, na wyjściu z pierwszego łuku taka rynna się otworzyła, jest bardzo przyczepnie, nawet tam Andreasa Jonsona ciągnęło. No jak widać, są fale na tym torze po łukach i tam gdzie są fale jest luźna nawierzchnia zbrunowana, troszeczkę tam ciągnie, dlatego trzeba pilnować przodu bardzo mocno. Jak było w tym biegu z Wiesławem Jagusiem? Cały czas idealna kooperacja na torze, tak to wyglądało z parkingu przynajmniej. No po próbnym starcie czułem, że mi motocykl ma troszeczkę przysłabo, jednak położyłem się ile mogłem na kierownicę, aby odciążyć troszeczkę tył. Jak było wiadomo, silnik mnie wyciągnął i wszystko było później w porządku. Tomasz, jakie proroctwo i jakie oczekiwania na dalszą część tych zawodów? No na razie są pierwsze wyścigi, widać teraz jest równanie toru. Zobaczymy, jak ten tor będzie się zachowywał w miarę polewania go i roszenia. Dziękuję pięknie, tyle Tomasz Chrzanowski. Proszę Państwa, zapraszamy na emocje piłkarskie Wizji Sport. Runda kwalifikacyjna Ligi Mistrzów. Zespół z Mariboru zmierzy się z Glasgow Rangers. Ten mecz w środę 25 lipca o godzinie 20. I także jeszcze jedno spotkanie Ferencvarosu z Hajdukiem Split. Przy okazji przypomnę, że od niedawna w soboty i w niedzielę, a także we wszystkie święta Wizja Sport dłużej od 9 do północy, a nie jak było wcześniej, od 12 do 12. A więc o 3 godziny dłużej nadajemy w soboty, niedzielę i święta. Jesteśmy dzisiaj na żużlu w Częstochowie. Po trzech biegach Radson Malma przegrywa z Apatorem Adrianą Toruń 7-11. Ciemne chmury nad stadionem w Częstochowie, tam widać na horyzoncie, a zawodnicy przygotowują się do startu w kolejnym wyścigu. Najpierw były dwa remisy, potem podwójne zwycięstwo żużlowców z Torunia po tym właśnie trzecim wyścigu. No i tak z niepokojem widzę, że nie tylko my zerkamy w niebo, ale także inni. Przypomnę, regulamin jest taki, że jeśli zostanie rozegranych 8 wyścigów, to wynik spotkania jest zaliczony. Jeśli przerwa ewentualna w meczu nastąpiłaby wcześniej, wówczas mecz należałoby powtórzyć. No,
nie najlepiej to ze mną wszystko wygląda, jeśli chodzi o pogodę, choć do tej pory przypomnę, że mieliśmy szczęście, przekazując dla Państwa transmisję z meczów żużlowych, bo wszystkie nasze transmisje doszły do skutku, te, które były zaplanowane. Rzeczywiście tak, no bo wcale nie tak mała publiczność zebrała się na stadionie częstochowskiego Włókniarza i uważam, że na pewno organizatorom zależy, żeby ten mecz został dojeżdżony do końca, bo koszta przełożenia meczu naprawdę są duże, bo ściągnięcie obcokrajowców, w ogóle opłacenie wszystkich służb porządkowych to są jednak duże wydatki. Proszę Państwa, w ubiegłym sezonie tu na tym torze, w meczu tych zespołów, walczono do końca 45 do 44. Zwycięstwo Apatora. Ryan Sullivan wówczas jeździł w barwach toruńskiego zespołu, zdobył 11 punktów i 2 bonusy. Pamiętają to spotkanie także Wiesław Jaguś, Mirosław Kowalik, Tomasz Chrzanowski. Wówczas w Toruniu jeździł Gerd Handberg. No a w drużynie Włókniarza tacy zawodnicy jak Mark Loram, czy Sławomir Drabik, czy też Rune Holta. No ale również Grzegorz Walasek, on słabiej pojechał w tamtym meczu, tylko zdobył 3 punkty. Zbigniew Czerwiński 1, Tomasz Jędrzejak 2. To trójka z Częstochowy, która jeździła w tamtym meczu. Myślę, że dziś możemy liczyć na podobne emocje i także walkę do samego końca. W pierwszym spotkaniu tych zespołów w tym sezonie wielkich emocji nie było. 64 do 26 wygrali torunianie na własnym torze. No ale tutaj gospodarze mają tę przewagę, że oni jeżdżą na doskonale znanej sobie nawierzchni. Przed nami czwarty wyścig. Ryan Sullivan w czerwonym kasku i Matej Ferian w niebieskim zmierzą się z Mirosławem Kowalikiem w żółtym i Andreasem Jonssonem w białym. A więc popatrzmy. Znów dobry start Sullivana. Tam potrącony jadący w białym kasku Jonsson, ale świetnie także Ferian. No zupełnie inaczej Słoweniec. Teraz znakomicie przełożony, jeśli chodzi o ustawienie motocykla, dobranie odpowiedniej zębatki, para drużyny częstochowskiej na czele, a więc błyskawicznie odrabiają straty gospodarze. Nie mają na razie nic do powiedzenia w tym wyścigu goście z Torunia, chociaż Jonsson stara się jak może. Widać, ta przerwa posłużyła zawodnikom miejscowego zespołu. Podobnie jak w pierwszym biegu, niestety zawodzi Mirosław Kowalik. Teraz zwolnił i już chyba nie będzie kontynuował jazdy. Nie, jednak na razie jeszcze porusza się po torze, a tam toczy się bój o drugą pozycję. Niesamowicie atakuje Andreas Jonsson Mateja Feriana. Teraz po zewnętrznej atak mistrza świata juniorów. No i zamarkował ten atak znakomicie. Ferian odszedł w krawężnika i co będzie teraz? Czy Ferian, czy Jonsson? No chyba jednak Andreas Jonsson, tak jest. No nie wytrzymał Ferian, uderzył w bandę. No i teraz okazuje się, że opłacało się jednak jechać do końca Mirosławowi Kowalikowi. Ferian próbuje uciec z toru, nie przerywa tego biegu sędzia. Tu już na mecie są Sullivan i Jonsson, a Kowalik w spacerowym tempie dojedzie po ten jeden punkt, który miał się stać udziałem co najmniej jeden punkt Mateja Feriana, choć przez dłuższy czas było na torze 5-1 dla gospodarzy. A więc pechowo dla Mateja Feriana, nie wytrzymał tego ostrego ataku Andreasa Jonssona. No i zamiast 5-1 dla żużlowców z Częstochowy w tej sytuacji, z ich strony patrząc, tylko remis 3-3. No na pewno jest to porażka zespołu z Częstochowy, bo prowadząc 5-1 przez 2,5 okrążenia, no robi się 3-3 na skutek moim zdaniem braku sił u Feriana, bo moim zdaniem nie wytrzymał kondycyjnie, zaczął zwalniać i tu widzieliśmy przy tym ataku Jonssona, gdzie wszedł pod zawodnika ze Słowenii, wyjechał troszeczkę tam, gdzie jest przyczepnie Ferian, no i po prostu nie miał siły odkręcić gazu i upadł na tor. No tu w tej chwili widzimy jeszcze bardzo dobry start pary gospodarzy. W kasku czerwonym Sullivan, po szeroki jechał Ferian. No nic nie zapowiadało takiego obrotu sprawy po pierwszym łuku. Rzeczywiście jechali wspaniale, można powiedzieć, nawet zrobili pewien dystans. No jednak na trzecim okrążeniu no, zabrakło sił dla Feriana i tu widzimy upadek tego zawodnika. Nic mu się nie stało, rozłączył się, wyciągnął ten sznurek, który po prostu przerywa zapłon. Motocykl zgasł, no i stało się, że 3-3. W ubiegłym sezonie, przypomnę, Matej Ferian wygrał finał kontynentalny w Lonigo. To był przytyczek w nos dla faworytów, dla Polaków w tamtych zawodach. No i awansował do Grand Prix w tym sezonie jako pełnoprawny jego uczestnik. Ryan Sullivan przed Andreasem Jonssonem, Mirosławem Kowalikiem i Matejem
Ferjanem właściwie trudno powiedzieć, że przed Słowańcem, bo on biegu nie ukończył. Pięknie się układało dla włókniarzy na początku, ale tylko 3-3. Only time that race, but it was looked like a 5-1. What happened? Martin Ferrian was trying to push him in that race, but then he disappeared and went at the back of him, on the other bike. Yeah, I didn't see what happened. You know, he was. He was racing on the racing line, and he was going a bit slow. So I snuck past him and thought he might be able to follow me then. And the next time I looked behind. Yeah, they're having a good battle, and Andreas just pipped him. I don't know what happened. Nie wiem tak naprawdę, co się stało. Nie wiem tak dokładnie, co się stało, ale jechał najszybszą ścieżką. Racing line to jest ta idealna ścieżka, ale był bardzo wolny. Mimo tego, że wybrał najlepszą ścieżkę i chciał go osłaniać na początku Ryan Sullivan, to Matej Ferjan niestety na tej ścieżce był bardzo wolny. Później toczył walkę z Andreasem Jonssonem. Nie wiem tak naprawdę, co się stało. Tyle. Ryan Sullivan, thanks so much, Ryan. No może będzie się troszkę bardziej oglądał za partnerem w następnym biegu. Ryan Sullivan to fakt, że on przy 115 punktach, jakie zdobył w tym sezonie od początku, ma na koncie tylko dwa bonusy, a więc trudno powiedzieć, aby bronił tyłów, jeśli chodzi o jazdę parą. Tak, na pewno w takim biegu na początku próbuje się jechać parowo, jednak gdy widzi się, że partner nie trzyma tempa, no to trzeba uciekać do przodu, pilnować swoich punktów, no żeby po prostu nie zostać wyprzedzony przez rywali. Proszę Państwa, 14-10 po czterech wyścigach prowadzą krzyżlowca Patora Toruń na torze w Częstochowie. Teraz przed nami bieg piąty. Tomasz Bajewski w białym kasku i Tony Rickardson w żółtym będą walczyć z Grzegorzem Balaskiem i Zbigniewem Czerwińskim. No faworytem oczywiście tego wyścigu jest trzykrotny mistrz świata Tony Rickardson, który startuje spod bandy. Rickardson, ale dobrze, także Balaska, znakomicie Grzegorz Balasek, Tony Rickardson po zewnętrznej, jednak nabiera ogromnej prędkości i wychodzi na prowadzenie Balasek, drugi na trzeciej pozycji Bajerski, a czwarty jest Czerwiński, teraz Bajerski próbuje zaatakować Grzegorza Balaska, kręci mocno manetkę gazu Grzegorz Balasek, ale wydaje się, że Tomasz Bajerski jest szybszy w tej fazie wyścigu, będzie musiał tutaj sporo napocić się Balasek, aby obronić tę drugą pozycję, choć teraz na wyjściu z kolejnego wirażu odjechał troszeczkę Bajerskiemu. To wszystko daleko za plecami Tony'ego Rickardsona. Przypomnę, że wczoraj obaj ci zawodnicy, Rickardson i Balasek, w barwach tego samego zespołu Piratów Spól, wygrali na torze w Kings Lynn. Tam świetnie spisał się Grzegorz Balasek, który wywalczył aż 16 punktów. Rickardson przed Balaskiem, trzeci Bajerski, na czwartej pozycji Czerwiński. I tak duże odległości pomiędzy zawodnikami, że trudno tutaj sądzić, aby cokolwiek jeszcze mogło się zmienić. Zwycięstwo Tony'ego Rickardsona, drugi Grzegorz Balasek, trzeci Tomasz Bajerski i teraz na metę wjeżdża Zbigniew Czerwiński. 4-2 dla Patora, no i w tym momencie Torunianie powiększają przewagę do 6 punktów, no ale może to nie tak źle dla zespołu z Częstochowy, bo jest szansa na zastosowanie rezerwy taktycznej w którymś z kolejnych biegów. No myślę, że trener na pewno nie będzie zbyt długo czekał, bo nadarza się okazja, żeby wystawić rezerwę taktyczną. No w tej chwili widzimy bardzo dobry start Walaska z pola pierwszego, tylko po prostu nie wyjechał szerzej tam, gdzie jest w tej chwili najprzyczepniejszy tor, najkorzystniejszy. Jeszcze raz Rickardson, dobry start, ale Walaszek z pola pierwszego po prostu był szybciej w łuku. Gdyby w tej chwili troszeczkę wyjechał szerzej, nie pozwolił Rickardsonowi wejść na tą ścieżkę, na pewno byłby w korzystniejszej sytuacji. A tak Rickardson złapał tą przyczepność po zewnętrznej i z wyjścia nabiera szybkości, odjeżdża Walaskowi. No, Bajerski zadowolił się trzecią pozycją. Czy Grzegorz Walasek nie mógł troszeczkę poszerzyć wyjścia to z tego wirażu, aby utrudnić sytuację Rickardsona? To właśnie mówiłem, gdyby na samym wejściu będą zdecydowanie z przodu, mógł po prostu troszeczkę szerzej wejść w łuk. Na pewno utrudnione zadanie miałby Tony Rickardson, no a tam wjechałby po prostu w ten przyczepny, w tą przyczepną część toru i na pewno bardziej by go niosło po tym łuku. Wyniki piątego wyścigu Rickardson przed Walaskiem, Bajerskim i Czerwińskim. Grzegorz Walasek lepiej w tym starcie. Grzegorz, wczoraj 16 punktów, znakomity występ w Kings Lynn, a dzisiaj w drugim biegu już lepiej niż w tym pierwszym feralnym starcie na 1.5. No, przełożyłem się inaczej. To jest bardzo trudno, tor dzisiaj jest. No, nie chciałbym jako narzekać niż na tor, ale od własnej broni chyba zginiemy dzisiaj tutaj, bo tor miał być przygotowany, wyrównany miał być. A
Są fale, mówi Andreas Jonsson. Dokładnie, jest to. Dla mnie nie jest to żużle, bo trzeba myśleć o tym, żeby dojechać do mety, a nie o tym, żeby się ścigać i uprawiać żużle, bo no dzisiaj jest troszeczkę do Florida. No. I bezpieczeństwo. Dokładnie. Dziękuję bardzo, tyle Grzegorz Walasek. Nieciekawa opinia na temat toru Zenon. No na pewno zawodnicy na co dzień, byliśmy tu nieraz na innym torze jeżdżą. Widzimy dzisiaj, widzieliśmy zresztą jak przyjechaliśmy tylko do Częstochowy, że ten tor był mocno nasączony wodą i był bronowany. No, został przygotowany po to, żeby zawodnicy, gospodarzy odnieśli zwycięstwo, a wydaje się, że ten tor będzie handicapem dla żużlowców z Torunia. Przekonamy się, czy tak rzeczywiście będzie. Szósty wyścig już za moment. Wiesław Jaguś w żółtym kasku i Tomasz Chrzanowski, który ponownie zastępuje Przemysława Kłosa. Chrzanowski w białym kasku. Jędrzejak, Tomasz Jędrzejak w niebieskim kasku na pierwszym polu startowym i Artur Pietrzyk w czerwonym kasku na trzecim polu startowym. Bardzo skoncentrowany był Artur Pietrzyk przed tym spotkaniem. Wiedział, że to jeden z najtrudniejszych meczów dla jego drużyny w tym sezonie. Spore oczekiwania, szczególnie po porażce drużyny toruńskiej w Zielonej Górze. Ale nie jest łatwo wygrać z kandydatem na mistrza Polski. No a teraz Tomasz Jędrzejak wpuścił maliny, tak można powiedzieć, Wiesława Jagusia, bo on pierwszy drgnął. Wiesław Jaguś myślał, że to już jest start, że trzeba puścić sprzęgło. No i dotknął taśmy, jest oczywiście wykluczony. Nie podlega najmniejszej wątpliwości. Wiesław Jaguś dotknął taśmy i musi być z tego biegu wykluczony. No, został wpuszczony, jak to się mówi, w maliny. No, dał się nabrać na tę żużlową sztuczkę, bo on właśnie to znowu, o czym kiedyś mówiliśmy, ten, który stoi na skrajnym polu startowym, czy to przy bandzie, czy przy murawie, ma okazję spojrzenia z bliskiej odległości na zamek taśmy. Dokładnie który... tak, a zawodnik z pola drugiego musi kątem oka, patrząc na zamek, widzi to, co zawodnik robi na pierwszym polu i stało się to, co właśnie mówisz, że ten drgnął, ten myślał, że już ten jedzie, strzelił, no niestety taśma jeszcze nie była zwolniona, dotknął taśmy i musi być z biegu wykluczony. Także bieg będzie powtórzony w trzyosobowym składzie. I tam potem jeszcze Tomek Chrzanowski także, tak, no bo on już zareagował na ruch taśmy po prostu. Na drgnięcie taśmy, tak, zareagował i też wjechał w taśmę. Proszę Państwa, ale to nerwy zawodników są napięte do ostatnich granic w tym momencie. To jest w wyścigu żużlowym, który przecież trwa tak krótko, decydujący moment w dużej mierze o potem powodzeniu w całym wyścigu. No, spotkałem się nawet z taką tezą, że gdyby wyścig żużlowy trwał dłużej niż 4 okrążenia, to nie byłoby tak ciasno na pierwszym wirażu, tak nerwowo na starcie, bo wówczas byłoby więcej czasu na przygotowanie jakiejś akcji w trakcie trwania wyścigu. A tak, kto nie zabierze się na pierwszym łuku, to potem ma już, krótko mówiąc, pod górkę. Powtórka szóstego wyścigu tylko w trzyosobowym składzie, bez Wiesława Jagusia wykluczonego za dotknięcie taśmy, a więc teraz szansa dla drużyny częstochowskiej, bo osamotniony będzie musiał walczyć z dwójką częstochowian Tomasz Chrzanowski. Biorąc pod uwagę to, że Chrzanowski jest juniorem, tutaj widzą kibice częstochowscy szansę dla swojego zespołu na podwójne zwycięstwo, ale świetny start Chrzanowskiego. Czy pozwoli się wywieźć na zewnętrzną? Tak jest, nie miał tu nic do powiedzenia. Szeroko, ale zgodnie z przepisami pojechał Artur Pietrzyk. Dołączył do niego Tomasz Jędrzejak przy wewnętrznej i dwaj częstochowianie na czele. No nie sądzę, aby tutaj Pietrzyk albo Jędrzejak mieli kłopoty kondycyjne, podobnie jak Ferian, i nie dowieźli tego 5-1 do mety. Stara się jak może Tomasz Chrzanowski, ale w tym wyścigu naprawdę może niewiele. Jest wolniejszy od rywali z Częstochowy. Ta akcja na pierwszym wirażu wyraźnie odebrała mu animusz. Pietrzyk wreszcie, tak jak do tego przyzwyczaił kibiców tutaj na częstochowskim torze, spisuje się dobrze, jedzie dosyć pewnie. Na drugiej pozycji Tomasz Jędrzejak, a na trzeciej Tomasz Chrzanowski. No i właściwie po pierwszym wirażu tego wyścigu przebieg dalszy tej gonitwy już bez historii. Tu się praktycznie nic już nie dzieje. Wszystko wydaje się rozstrzygnięte w tym biegu, a więc podwójne zwycięstwo gospodarzy. Pierwsze w ogóle dzisiaj biegowe dla zespołu z Częstochowy. Radość Artura Pietrzyka i Tomasza Jędrzejaka. Nie zdołał nic więcej ponad jeden punkt zrobić w tym wyścigu Tomasz Chrzanowski. Ale tutaj będzie okazja, aby ocenić akcję tego zawodnika, który właśnie tak bardzo spektakularnie cieszy się po tym biegu. No i przewaga drużyny z Torunia maleje do 2
punktów, a więc ważne podwójne zwycięstwo gospodarz. No, można powiedzieć dobry start Chrzanowskiego z pola czwartego, jednak można powiedzieć bardzo dobra jazda Pietrzyka z pola trzeciego. Tu nie pozwolił pojechać tym optymalnym torem Pietrzykowi. Wyjechał bardzo szeroko, zasypał rywala, no i stracił chęć do jazdy. Tomek Chrzanowski już na pierwszym łuku. Można powiedzieć, że para częstochowska rozegrała po mistrzowsku pierwszy łuk. Zawodnik Pietrzyk pojechał bardzo szeroko, wywiózł Chrzanowskiego. No a jego partner przytrzymał krawężnik, no i było 5-1 dla Włókniarza. Proszę jeszcze raz zobaczyć ten pierwszy łuk. Dobry start Chrzanowskiego, a w tej chwili nie pozwoli mu się złożyć tam, gdzie chciałby jechać Chrzanowski. W tej chwili odjeżdża szerzej, proszę zobaczyć tam, gdzie jest usypane. No i tutaj Chrzanowski prawie, można powiedzieć, dotknął bandy, no ale skończyło się bez upadku. Czy w takiej sytuacji była szansa dla Chrzanowskiego na wykonanie tak zwanych nożyc, to znaczy wcześniejsze wykontrowanie motocykla i przycięcie na wyjściu? Uważam, że na pewno dużo lepiej wyszedłby na tym, gdyby wcześniej, gdy widział, co się dzieje na torze, przyciął do krawężnika, na pewno zyskałby na tym, a nie stracił tak dużego dystansu. Ostra jazda Artura Pietrzyka, ale męska w ramach przepisów. Tomasz Jędrzejak na drugiej pozycji, trzeci Tomasz Chrzanowski. Artur Pietrzyk, dzisiaj pierwsze zwycięstwo na 5-1. Artur, czy to jest moment na to, żeby wreszcie nawiązać walkę z Toruniami? Znaczy, no jedziemy, jest to zespół wymagający, jedziemy na 100% swoich możliwości. Wiadomo, oni chcą wygrać, im potrzebne są punkty, nam tym bardziej. Jesteśmy u siebie na torze i jedziemy całą parą. W pierwszym biegu zmieniałeś się z Tomkiem Jędrzejakiem, raz ty byłeś przednim, raz Tomek przed tobą. Dlaczego akurat tak jechaliście? Znaczy, no ułożyło się tak ze startu. W pierwszym biegu Tomek wygrał start, założył nas wszystkich. Także no, jechaliśmy parą w pierwszym biegu, a tym ten bieg, no ja ze startu powiozłem troszeczkę po żużlowemu, jak to się nazywa, Tomka Chrzanowskiego i dowieźliśmy 5-1. Przepraszam, Grzegorz Walasek mówił dzisiaj o tym, że tor jest zupełnie inny niż ten, jak się spodziewał. Bardzo dużo fal, nie jest równy, nie ma równomiernej przyczepności. Jak ty to oceniasz? Ja myślę, że tor jest taki sam, jak był na treningu, fale to już nie są od dziś, no. Jest ciężko, wiadomo, no ale trzeba jechać. Artur Pietrzyk mówi, że będzie dobra jazda jeszcze dzisiaj. No, nie zapeszajmy. Dziękuję pięknie, tyle Artur Pietrzyk. Sporo piłki nożnej w najbliższych dniach na antenie Wizji Sport, także turniej towarzyski Amsterdam 2001 z udziałem Ajaxu Amsterdam i AC Milan. Mecz tych drużyn 26 lipca o 19. Także w tym turnieju Valencia i Liverpool, a więc będzie na co popatrzeć. Zanosi się na znakomite spotkania zespoły w nowych składach. Te spotkania na antenie Wizji Sport. A dziś jesteśmy w Częstochowie, gdzie Radson Malma przegrywa z Apatorem Adrianą Toruń po 6 biegach, 17-19, ale poprawiły się po ostatnim wyścigu nastroje na trybunach. Wreszcie zwycięstwo pary gospodarzy i to w stosunku 5-1, odrobiona 4-punktowa strata. Przed nami bieg numer 7, Andreas Jonsson w białym kasku i Mirosław Kowalik w żółtym będą reprezentowali barwy Apatora Adriany, natomiast po raz pierwszy na torze w tym biegu zobaczymy Karola Malechę, który wystąpi w niebieskim kasku na pierwszym polu startowym w miejsce Zbigniewa Czerwińskiego. Czerwiński 2-0, a więc no, jest powód, aby dać szansę innemu zawodnikowi rezerwowemu. Partnerem Malechy w tym wyścigu będzie Grzegorz Walasek, który w swoim drugim starcie już spisał się nieco lepiej niż w pierwszym, w którym wywalczył tylko jeden punkt, w drugim starcie dwa. Może teraz zwycięstwo Grzegorza Walaska, który dwa ostatnie występy w barwach częstochowskiego zespołu miał bardzo udane. 13 punktów plus 1 w meczu w Zielonej Górze. No i 11 punktów plus bonus w tym zaległym z Polonią Piłę. 19-17, przypomnę, prowadzi Apator Tor. Nieudane starty do tej pory miał Mirosław Kowalik, ale teraz zupełnie inaczej. On i Andreas Jonsson wychodzą na czoło, dopiero za nimi częstochowianie. Teraz szarża Grzegorza Walaska, ale świetnie zablokowana przez Andreasa Jonssona. Znakomicie zrobił to młody Szwed, utrudnił bardzo sprawę Grzegorzowi Walaskowi, który jedzie w czerwonym kasku. Karol Malecha na ostatniej pozycji. No i teraz nadzieje częstochowskich kibiców skupione na Grzegorzu Walasku, który teraz się rozpędza, ale znów tak jakby nieco asekuracyjnie wchodzi w ten wiraż. Grzegorz Walasek jakoś nie może zbliżyć się do Andreasa Jonssona. A Mirosław Kowalik wreszcie pozbierał się, chyba dopasował motocykl, bo teraz no po prostu mknie po częstochowskim torze w stosunku do tego, co prezentował w dwóch swoich pierwszych wyścigach. To jest po prostu dzień do nocy. Mirosław Kowalik na czele, Andreas Jonsson na drugiej pozycji, trzeci
Grzegorz Walasek, na czwartej pozycji Karol Malech. Ostatni wiraż, no i odpowiadają podwójnym zwycięstwem torunianie. Mirosław Kowalik przed Andreasem Janssonem, Grzegorzem Walaskiem i Karolem Malechą. 5-1, a więc znów do 6 punktów wzrosła przewaga liderów tabeli w naszej Ekstralidze po 11 kolejkach i kandydatów na Mistrzów Polski w tym sezonie. 24-18 to aktualny rezultat, no i na pewno poprawił się humor Mirkowi Kowalikowi. No na pewno, bo dwa pierwsze biegi to były fatalne w jego wykonaniu. No w tej chwili zdecydowanie wygrał start na pierwszy łuk, pojechał szeroko. Tu Andreas Jonsson pojechał przy krawężniku, także już na wejściu w pierwszy łuk para z Torunia prowadziła 5-1. Znakomity start pary z Torunia. No i praktycznie Grzegorz Walasek tylko na pierwszym łuku i spróbował po szerokiej, jednak no tak jak mówił fale, ten tor mu w dniu dzisiejszym nie pasuje. No i można powiedzieć, że jeszcze tu próbował wejść za Szweda, jednak tam nie było zbyt dużo miejsca, spasował. No i później tylko powiększała się przewaga między parą toruńską a Grzesiem Walaskiem. Tu wydaje mi się moja takie uwaga, że bardzo dobrze pojechał Malecha, no na pewno jest mniej utyłowanym od Walaska, jednak trzymał się blisko. Kowalik przed Janssonem, Walaskiem i Malechą to wyniki siódmego biegu. Zupełnie inny Mirek Kowalik niż z pierwszych dwóch wyścigów, aczkolwiek profi absolutny, bo jechałeś w poprzednim biegu do końca po jeden punkt, jak się okazało, warto. Tak, no bywa tak, że trzeba jechać do końca, dlatego że to jest speedway i upadki się zdarzają dosyć często i jak mieliśmy dowód, młody zawodnik z Częstochowy się przewrócił, ja już to widziałem, także kontrolowałem sytuację, natomiast i mogę dodać tylko tyle, że startowałem nie na tych motocyklach, co trzeba. Myślę, że teraz będzie znacznie lepiej. Czyli na tym motocyklu, którym wygrałeś, to na tym powinieneś jechać do samego początku imprezy. To jest mój trzeci wyścig i trzeci motocykl dzisiaj. Mam nadzieję, że już więcej nie będzie konieczności wprowadzania żadnych zmian. Ten motocykl na razie jest dobrze, powinno być lepiej. Koniec rebusów dla Mirka Kowalika, jednym słowem. No nie mogę sobie pozwolić na to. Dziękuję bardzo. Bogaty park maszynowy ma Mirosław Kowalik, trzy motocykle przygotowane na skinienie zawodnika, tylko pozazdrościć. Proszę Państwa, są świeże doniesienia z innych stadionów. Zakończył się mecz w Gorzowie. Pergo pewnie pokonało ZKŻ Palmo z Zieloną Górę 57-33. Także chyba rozstrzygnięte spotkanie we Wrocławiu. Atlas po 9 wyścigach prowadził 40-26 z Polonią Piła. Natomiast no, ciekawie jest także w Bydgoszczy. Okazuje się, że leszczynianie wbrew wcześniejszym pogłoskom nie przyjechali w krajowym składzie, ale wezwali pod broń dwóch obcokrajowców. Natomiast bydgoszczanie podobno mówiło się, że mogą skorzystać tylko z Marka Lorama. Jeśli tak rzeczywiście jest, to mogą się na tym przejechać, jak to się mówi, bo na razie przegrywają 16-20 po 6 biegach. No i Bydgoszczy, proszę Państwa, pachnie niespodzianką. Postaramy się uzyskać więcej szczegółów na temat tego meczu. Wiemy, że dwóch obcokrajowców jedzie w składzie Unii Leszna, więc leszczynianie w najsilniejszym zestawieniu. Jeszcze postaramy się dowiedzieć, w jakim składzie jadą bydgoszczanie w tym spotkaniu. Wracamy jednak do tego, co dzieje się na torze w Częstochowie, a za chwilę ósmy wyścig tego spotkania. Artur Pietrzyk w czerwonym kasku i Tomasz Jędrzejak w niebieskim zmierzą się z Tonym Rickardsonem w żółtym i Tomaszem Bajerskim w białym kasku. Ciasno na pierwszym wirażu, Jędrzejak atakuje niesamowicie, no i upadek, proszę Państwa, Tomasza Bajerskiego, a zaciekłą walkę toczy Jędrzejak z Rickardsonem. No i wyścig teraz przerwany, zwalnia już Rickardson, tak jest, podniósł rękę Szwed. Nie podnosił się z toru Tomasz Bajerski. Przypomnę, że nie tak dawno w Oksfordzie także miał Tomasz Bajerski upadek. Pokazywał w parku maszyn jeszcze niezagojoną ranę po tamtej kontuzji. Teraz zostaje wykluczony Tomasz Bajerski z powtórki za spowodowanie przerwania tego wyścigu. Za chwilę będziemy mogli przyjrzeć się dokładnie jeszcze raz tej sytuacji. Oto Tomasz Bajerski. Najważniejsze jest to, że zawodnikowi chyba nic się nie stało. No rzeczywiście ze startu bardzo dobrze wyszedł Tony Rickardson. Nie było zbyt dużo miejsca. No w tej chwili można powiedzieć jest, no nie, zdecydowanie złapał uślizg. Przewrócił się sam, nikt mu w tym nie pomógł. No a na pierwszym łuku dalej widzieliśmy bardzo ładną atak Jędrzejaka na Rickardsona. Ładna stylowa jazda Tomasza Jędrzejaka. Tak, był po prostu zamknięty, no a przewrócił się dosłownie sam. Nikt mu w tym naprawdę nie pomógł.
Ciekawe, czy podobna będzie opinia samego zawodnika. Groźne spojrzenie Tomasza Bajerskiego powracającego do parku maszyn. Nie wiem. Zostałem podcięty przez Pietrzyka trochę, no i upadłem po prostu. Dziękuję bardzo. No właśnie, na pewno w ferworze walki, na pewno ciasno było na wejściu w pierwszy łuk, no jednak tam do podcięcia nie doszło. Na pewno w ferworze walki zawodnik czuł, że jest zamykany, no w tej chwili, no, w którym momencie mógł być podcięty, no to nie wiem, no rzeczywiście przewrócił się sam. Nawet jeśli był tam kontakt, to nie taki, aby utrudnić specjalnie jazdę zawodnikowi na pierwszym wirażu. Jeszcze raz ta sytuacja. No nie, no proszę Państwa, no w tej chwili dopiero upada zawodnik, no w którym momencie mógł być podcięty, to nie wiem. A więc upadek Tomasza Bajerskiego. Jakby nie było, proszę Państwa, on właśnie wykluczony jest z powtórki tego wyścigu, a więc sam Tony Rickardson przeciwko dwójce żużlowców częstochowskich. No i tak, mistrz świata trzykrotny pozostaje faworytem tego wyścigu, chociaż zanosiło się na bardzo ładną walkę. Tomasz Jędrzejak tutaj próbował zdobyć skalp mistrza świata, tak się określa zwycięstwa teoretycznie tych słabszych. Można powiedzieć, że odważnie pojechał na tym pierwszym łuku, rzeczywiście atakował, jednak już z wyjścia Tony Rickardson odprostował motocykl i odjeżdżał rywalowi. Ponagla swoich zawodników Czesław Czernicki, słychać było, jak krzyknął: panowie, jedziemy. A więc tak jest, otwarta brama parkingu i już za moment Artur Pietrzyk, którego właśnie oglądamy, i Tomasz Jędrzejak jeszcze raz będą mieli okazję zmierzyć się z samym Tomem Rickardsonem. Myślę, że Zenon, byłoby bardzo ciekawie, gdyby tak Szwed przegrał raz start akurat teraz może z parą częstochowską, a potem pokazał nam próbkę tego, co oglądaliśmy choćby w ostatnim meczu Apatora Toruń z Atlasem Wrocław, kiedy to wykonał 3 znakomite akcje na dystansie. Ja przyznam szczerze, że takiego właśnie Tony'ego Rickardsona lubię najbardziej. Oto Artur Pietrzyk, trema przedstartowa związana z tym spotkaniem już chyba minęła. Tony Rickardson jest także. Artur Pietrzyk wystartuje z drugiego pola. Z pierwszego Tony Rickardson. To daje mu pewną przewagę, bo będzie miał obu zawodników z Częstochowy po prawej ręce. No i jeśli nie spóźni jakoś drastycznie startu, to może im utrudnić jazdę na pierwszym wirażu. I Tomasz Jędrzejak spod bandy, ale bardzo ładnie pojechał ten pierwszy wiraż w pierwszej wersji tego wyścigu. No na pewno, gdy Szwed będzie równo ze startu, na pewno w środku łuku, będzie już po środku toru, wybierze ten tor, gdzie jest usypany, nie będzie próbował jechać przy krawężniku. Jeszcze jedna dobra wiadomość dla nas i dla Państwa, a także dla żużlowców, którzy jeżdżą dzisiaj na torze w Częstochowie. Te ciemne chmury odeszły gdzieś nad teren Katowic i wydaje się, że chyba deszczu nie będzie, nie przesądzamy, ale zrobiło się nieco jaśniej nad torem w Częstochowie. A przed nami 8 wyścig. Rickardson walczy z Pietrzykiem i Jędrzejakiem. Tomasz Jędrzejak także szybko próbuje dotrzymać kroku Szwedowi, ale ten, no, ciężko pokonać Rickardsona już w takiej sytuacji, kiedy jedzie się z nim równo i jest się po jego prawej ręce. Tony Rickardson nie miał wielkich problemów z dwójką Częstochowian na starcie na pierwszym wirażu tego wyścigu. Jeździ w tym sezonie rzeczywiście znakomicie, z takim luzem, który może być groźny dla Tomasza Goloba w Grand Prix, to już za tydzień. A Szwed od początku tego sezonu, i to mimo kontuzji ręki z pierwszego meczu Ligi Szwedzkiej, utrzymuje się w bardzo wysokiej dyspozycji. Tomasz Jędrzejak na drugiej pozycji, na trzecim miejscu Artur Pietrzyk, ale w tym biegu zdobycze punktowe już podzielone. Nie jedzie, przypomnę, wykluczony za upadek w pierwszej wersji tego wyścigu Tomasz Bajerski. A więc będzie 3-3, nic nie zmieni się, jeśli chodzi o rozmiary prowadzenia drużyny z Torunia. Apator zachowa 6-punktową przewagę nad Radsonem. Rickardson przed Jędrzejakiem i Pietrzykiem. Takie są oficjalne wyniki 8 wyścigu. 27-21 to rezultat tego spotkania. No na pewno proszę zobaczyć, jak znakomicie ze startu wyszedł
Tony Rickardson. Jednak Tomek Jędrzejek próbował tam po szeroki. Tak jak wcześniej mówiłem, w połowie łuku już Tony Rickardson był na środku toru, także złapał tam przyczepność, odjechał młodszym kolegom, mniej utytułowanym, no i mierzał do mety po 3 punkty. Tu widzimy, wjechał krawężnik i w tej chwili będzie się wynosił na szeroką i w tym momencie wypchnął Jędrzejaka tam, gdzie jest już bardzo usypane, tam gdzie się bardzo ciężko jedzie. Na razie nie stosował rezerwy taktycznej Czesław Czernicki. Może w 9 biegu, jak sądzisz, czy za Feriana konieczna jest zmiana? Bo sugerowałeś, że to były wyraźnie braki kondycyjne ze strony tego zawodnika. Uważam, że w tym biegu na pewno powinien trener gospodarzy dokonać zmiany. Za Feriana powinien wstawić zawodnika, który w tej chwili punktuje Pietrzyka, ewentualnie Jędrzejaka, bo ci zawodnicy rzeczywiście jadą dobrze. Może przebudzi się Grzegorz Balasek, może miałby szansę, bo to zawsze dodatkowo mobilizuje zawodnika, jeśli startuje jako rezerwa taktyczna. Wiadomo, że na niego się liczy. Oto wyniki 8 biegu. Tony Rickardson przed Tomaszem Jędrzejakiem i Arturem Pietrzykiem. Zobaczymy, czy będzie taka rezerwa taktyczna w drużynie częstochowskiej. Tomasz Jędrzejak, jak widzimy, rozebrał się, a więc nie wygląda, aby jakiś pośpiech był straszny, jeśli chodzi o przygotowanie jego motocykla do startu, a to Tony Rickardson zmienił nieco image. Teraz wyraźnie blond włosy, Szwed, jak zawsze w dobrym nastroju, choć tak groźnie spojrzał przed moment w naszą kamerę, ale on przyzwyczajony jest do tego, że kamery, obiektywy aparatów towarzyszą mu niemal wszędzie. Ostatni turniej Grand Prix w tym sezonie w Szwecji, w Sztokholmie. Już dziś wszystkie bilety sprzedane. Szwedzi liczą na wielką fetę. My liczymy na to, że Tomasz Golopin tę fetę popsuje. A teraz przenosimy się do parku Masz. 6 punktów przewagi drużyny toruńskiej. Czesław Czernicki jest zmuszony do poczynienia korekt. Co trener Czernicki w tym wyścigu może zrobić? No idealna jest sytuacja. Jesteśmy na 6 punktach i tutaj za Feriana wchodzi Tomek Jędrzej jako rezerwa taktyczna. Nie szkoda tych punktów Mateja Feriana w tym biegu na 5-1? W tym biegu czy poprzednim? Poprzednim, no, ale taka sytuacja się wytworzyła, że to stworzyło, że mogę wziąć rezerwę taktyczną. A taki jest handicap drużyny, która przegrywa 6 punktami. Wabank. Gramy wabank. Dziękuję bardzo. A więc mamy już tutaj jasność. Zapraszamy na antenie Wizji Sport na wydarzenia piłkarskie. Turniej Amsterdam 2001, Valencia, AC Milan. To w sobotę 28 lipca o 18.30. W tym turnieju biorą udział także drużyna Ajaxu Amsterdam i Liverpoolu. Ich spotkanie w sobotę 28 lipca o 20.45. A w Częstochowie ciekawie, gospodarze na razie przegrywają 21-27 z drużyną lidera naszej Ekstraligi z Torunia. Ale za chwilę zobaczymy manewr taktyczny trenera Czesława Czernickiego. To Tomasz Bajerski przed momentem rozmawiający ze swoim szkoleniowcem Janem Zombikiem. A Tomasz Jędrzejak za chwilę pojedzie w miejsce Mateja Feriana i będzie walczył o poprawienie sytuacji drużyny z Częstochowy. Proszę Państwa, blef to pojęcie często znane z rozgrywek pokerowych i takim dobrym pokerzystą okazał się Rufin Sokołowski, jeśli chodzi o drużynę Unii Leszno. Wszemi wobec zapowiadał, że do Bydgoszczy ze względów oszczędnościowych zostanie wysłany krajowy skład. Natomiast ostatnie informacje potwierdzają się, jakie Państwu przekazywaliśmy. 2 obcokrajowców w drużynie Unii Leszno, Aleś Drym i Lee Adams. Natomiast Bydgoszczanie troszkę dali się nabrać, bo chcieli zaoszczędzić na przyjeździe jednego obcokrajowca i wezwali pod broń tylko Marka Lorama. A tymczasem Częstochowianie Leszczynianie w pełnym składzie i po 7 wyścigach prowadzą na torze w Bydgoszczy 2 punktami, 22-20. No wyobrażam sobie zgrzytanie zębów w Bydgoszczy, jeśli Unia Leszno ten mecz by wygrała. Na pewno Unii są bardzo potrzebne punkty i Rufin zagrał wabank, tak jak mówisz, przyblefował, no chwała za to i jeżeli dali się nabrać, wiadomo, że powinno się jechać wszędzie w optymalnym składzie, wygrywać o ile się da. Na pewno obcokrajowcy jest to ten języczek, który przyciąga kibiców na stadion. I źle byłoby, gdyby
kluby jeździły bez obcokrajowców. Podobny manewr, ale tam wykonali go. Leszczynianie zastosowali w meczu przeciwko Atlasowi we Wrocławiu. Tam wysłali rzeczywiście krajowy skład z juniorami. Widowisko było żadne. Natomiast tutaj dzięki tamtemu wydarzeniu ten blef się chyba udał, bo Leszczynianie nie przypuszczali, że tym razem zagrają zupełnie inaczej Leszczynianie. No i nie ma ani Jasona Lyonsa, ani Toda Wiltshire'a w drużynie bydgoskiej. Przynajmniej to możemy mówić na podstawie tych informacji, jakie do nas docierają. No ale wynik jakby potwierdzał, że tak rzeczywiście jest, bo brakuje tu wyraźnie punktów jakiegoś obcokrajowca, jeśli chodzi o drużynę bydgoską. Wiadomo, jak istotną rolę oni odgrywają w tym zespole. Proszę Państwa, w Częstochowie 9. bieg, rezerwa taktyczna, przypomnę, wprowadzona przez Czesława Czernickiego. W miejsce Mateja Feriana w tym biegu pojedzie Tomasz Jędrzejek. On będzie partnerem Ryana Sullivana. A dwaj częstochowianie zmierzą się w tym wyścigu z Tomaszem Chrzanowskim, który występuje regularnie w tym meczu w miejsce Przemysława Kłosa, i z Wiesławem Jagusiem, który w poprzednim swoim starcie, przypomnijmy, dał się nabrać na sztuczkę Tomasza Jędrzejaka i dotknął taśmy. Teraz ma szczęście Jaguś, że stoją po przeciwnych stronach tej czteroosobowej stawki na polach startowych. Jędrzejak i Sullivan w walce z Chrzanowskim i Jagusiem. Równo, dobrze Jaguś, dobrze Chrzanowski. No niespodzianka, został na starcie Ryan Sullivan. Teraz musi Australijczyk dopiero przedzierać się, już połknął, można powiedzieć, Chrzanowskiego, a teraz atakuje Chrzanowskiego Tomasz Jędrzejak przy krawężniku. Ratują sytuację jak mogą częstochowianie. Jaguś na czele, drugi cały czas Chrzanowski. Teraz atak Jędrzejaka skuteczny chyba, chociaż nie daje się junior z Torunia. Bardzo ładna walka o tą trzecią pozycję. I teraz atakuje także Ryan Sullivan po zewnętrznej Wiesława Jagusia. Niewątpliwie najładniejszy bieg tych zawodów. Zacięta walka, nożyce Sullivana, wejście ciasne, ale Jaguś połapał się w sytuacji i znakomicie się obronił. Sullivan pokazuje, że jest szybszy, ale czy będzie szybszy także na mecie, to się dopiero okaże. Wspaniała walka przed nami, ostatnie okrążenie, rozpędza się Ryan Sullivan. Jaguś kontroluje na razie sytuację, tym razem szeroki atak Australijczyka. Na trzeciej pozycji cały czas, przypomnę, Jędrzejak, teraz Sullivan, no i Jaguś go blokuje. Ostatni wiraż, tu wszystko się rozstrzygnie. Jaguś czy Sullivan, ścięcie do krawężnika, a jednak Wiesław Jaguś. Wielkie, wielkie brawa dla żużlowca z Torunia za tę piękną obronę pierwszej pozycji przed atakami Ryana Sullivana. Dodajmy, atakami przemyślanymi, bardzo ładnymi, no i taką ofensywną jazdą tutaj popisywał się Ryan Sullivan, a wspaniałą defensywą Wiesław Jaguś. Warto ten bieg obejrzeć na pewno jeszcze raz. No rzeczywiście bardzo dobry start Jagusia. Wyszedł jak z proca, spod taśmy. No para toruńska na pierwszym łuku prowadziła 5-1, jednak atak po zewnętrznej Ryana Sullivana. Można w tej chwili jeszcze raz zobaczyć. Para częstochowska przegrała start zdecydowanie. No w tej chwili widzimy, że Sullivan łapie przyczepność i teraz będzie wchodził tu za zawodnika Tomka Chrzanowskiego. Udał się ten atak, jednak tu nie zdążył wejść pod Wiesia Jagusia. Wiesiu wyczuł ten atak, przymknął do krawężnika, także Sullivan musiał zwolnić, musiał pojechać tam, gdzie mu podyktował Wiesiu Jaguś tor jazdy. W tej chwili widzimy, napędza się po szeroki Ryan Sullivan. No jednak mądra jazda Jagusia no nie pozwoliła na to, żeby go wyprzedził tuż przed metą. Znakomity bieg, próbował Sullivan wszędzie, no jednak czujny był Wiesiu, no i nie dał się wyprzedzić 3-3 w tym biegu. No ale oglądaliśmy naprawdę kawałek dobrego speedwaya. To było wszystko, ostra walka, ataki, obrony. No i emocje do samego końca. Wiesław Jaguś utrzyma po tej wspaniałej walce prowadzenie. Wygrał ten bieg przed Ryanem Sullivanem, Tomaszem Jędrzejakiem i Tomaszem Chrzanowskim. Wiesław Jaguś wie doskonale, jak blokować się przed atakami Ryana Sullivana. Czy to, że Ryan jeździł parę sezonów w Toruniu, to ma wpływ na to, wiesz, jak się bronić przed nim? Znaczy się nie, no wiadomo, Sullivan jedzie u siebie, po dłużej się napędzał. Delikatnie, można powiedzieć, że nie zajechałem, no po prostu... Nie zajechałem, po prostu jechałem swoim torem, prowadziłem i ja warunki dyktowałem, jak jechać. Był taki moment na wejściu w pierwszy łuk czwartego okrążenia, że przykleiłeś się do krawężnika i to był chyba moment, gdzie wszystko się rozstrzygnęło. Na pewno tak, Ryan z różnych stron mnie atakował, słyszałem i po dłużej, i po krawężniku. I
broniłem się od tych ataków, żeby mnie nie minął. Wiesław, Grzegorz Walasek twierdzi, że ten tor dzisiaj przypomina bardziej fale morskie, nie jest równy. Jak ty to widzisz? Na pewno tak. Tor jest ciężki, kurde, do walki później. Start i pierwszy łuk rozegrać i mądrze jechać i myślę, że można dowieść te cenne punkty. Powiedz jeszcze słowo na temat meczu w Zielonej Górze, który tak niefortunnie się potoczył dla Patora. Ja myślę, że to był przypadek przy pracy. Wszyscy pojechali nie na swoim poziomie, bym tak powiedział. No ale było, minęło, trzeba jechać dalej. To jest jeszcze nie koniec ligi. Myślę, że jeszcze do końca sezonu jest parę ciekawych meczy i będziemy walczyć do końca. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Tyle Wiesław Jaguś. Widać, pojawiły się jednak pojedyncze parasole nad częścią trybun częstochowskiego stadionu. No niestety, ale na razie nie pada jeszcze zbyt mocno. A przecież robi się bardzo ciekawie. Wciąż to 6 punktów Zenon. Jest okazja dla tego oto pana w czapeczce Czesława Czernickiego do kolejnej rezerwy taktycznej. W następnym biegu w barwach drużyny częstochowskiej mieli pojechać Jędrzejak i Walasek. No i zobaczymy, czy tak rzeczywiście będzie. A kolejnego rozmówcę ma Tomek Lorek. Andreas Jonsson zaczął ten marsz Torunian na sam szczyt piramidy. Andreas, first race, pretty good then. Very offensive ride against Marty Ferrin and Isak Jut. Trying to die and 3-3-3 has been in a race which has to be 5-1 for Ferry and Sullivan. How do you cope with the racing tonight? I missed the start. I was a bit squashed in the first corner and if I went up in the second corner a bit high and get some grip and get some speed and I cut back and took him underneath. So what can you say? I just find a perfect spot. Doznałem i znalazłem świetne miejsce. Wiedziałem, jak zaatakować ten start. To było takie zamknięcie z dwóch stron pary Ferian Sullivan. Oczywiście wracamy do tego biegu, który miał prawie wygrany włókniarz Maracio Mama Częstochowa na 5-1, ale niestety Ferian nie dowiózł tego miejsca za plecami Ryana Sullivana, a świetny atak ze strony Andreasa Jonssona, który w tej chwili naciąga goglet. Can you tell us the viewers what are you going to do with the tear-offs? I'm going to put one more on because it started to rain now, so if I should one more tear off. Yeah. So if I should miss the start next time, I can see. No więc właśnie, chodzi o to, aby widoczność zawodnika była jak najlepsza. To się nazywa tear offs, który jest tutaj przesuwany na. Can you show it how we're going to make the next one? Teraz zademonstruje Andreas Jonsson, jak to wygląda. Chodzi o to, że jeszcze jedną szybkę założy, ponieważ warunki są w tej chwili takie, że zaczyna padać deszcz i potrzebuje jak największej ilości zmiennych szybek. To się nazywa tear offs, który jest regulowany przez mechanizm roll-offs. Yeah, you put one on there and then set the other one over, press it down, so when you take it off, the other one is there and then, so I got three tear-offs now, three lenses. Trzy obiektywy, three lenses albo trzy tear-offy, tak to się nazywa w języku żużlowców, nie tylko jeżeli chodzi o speedway, również wszystkie inne sporty motorowe, supercross, motocross mają ten sam wynalazek, zakładana jedna na drugą i później idealny przesuw, który czasami się zacina, ale akurat miejmy nadzieję, że Andreas Jonsson będzie jechał jak trzeba. Andreas, your chances for GP for next season, how do you reckon about that? I don't know really, I just depends on how it goes in the Intercontinental final. I kind of like the Västervik track quite much, so I think I have a good chance down there. No i proszę bardzo, Andreas Jonsson na sam koniec powiedział o tym, czy ma szansę wrócić do Elity Grand Prix. Västervik, finał interkontynentalny, to jest jeden z torów ulubionych, które bardzo lubi Andreas Jonsson. Mam nadzieję, że w sierpniu tam uda mu się uzyskać przepustkę do światowej elity. Tyle Andreas Jonsson, thanks so much Andy. You're welcome, thanks a lot. Mieliśmy okazję dokładniej poznać bardzo sympatycznego Andreasa Jonssona. Przypomnę, to aktualny mistrz świata juniorów. Ten tytuł zdobył w ubiegłym roku na torze w Gorzowie. Z tych zawodów przeprowadzaliśmy dla Państwa także transmisję. Proszę Państwa, świeże informacje z Wrocławia i Bydgoszczy. We Wrocławiu mecz już się zakończył 57-33, a więc podobny wynik jak w meczu w Gorzowie, gdzie Pergo pokonało ZKŻ. W takim samym stosunku we Wrocławiu Atlas wygrał z Polonią Piła. Natomiast coraz bardziej niespodzianką pachnie na torze w Bydgoszczy. Po 9 wyścigach gospodarze przegrywają 24-30. No i rzadko chyba będzie rzadko oglądana sytuacja na torze w Bydgoszczy. Gospodarze będą pewnie sięgali po rezerwę taktyczną. Kto wie, może pojedzie Tomasz Golob. Wykluczony podobno został Przemysław Teichert. Po upadku nie podnosił się z toru. No i ponoć to wykluczenie do końca zawodów, ale zastrzegamy się, że to są wszystko informacje nieoficjalne, niepotwierdzone, aczkolwiek wynik dość zaskakujący.
Rzeczywiście wynik jest zaskakujący. 6 punktami przegrywają faworyci. South z liderem, można by powiedzieć, z Leszlem. Także należy czekać do końca, jak będzie rzeczywiście w tym meczu. Proszę Państwa, obsada 10 biegu widzą Państwo na ekranie. Tomasz Bajewski i Mirosław Kowalik zmierzą się z Ryanem Sullivanem i Grzegorzem Walaskiem. Ciekawy wyścig przy 6-punktowym prowadzeniu gości z Torunia. Bardzo dobry start tym razem Grzegorza Walaska. Spóźnił wyjście spod taśmy Mirosław Kowalik. Walasek po zewnętrznej wychodzi na prowadzenie. Jego śladem Ryan Sullivan, a więc górą gospodarze w tym wyścigu. Przynajmniej na razie szeroko Walasek tuż przy krawężniku. Jechał Ryan Sullivan. Oni prowadzą. Tomasz Bajewski przesunął się na 3. pozycję. 4. jest Mirosław Kowalik. No widać, że jednak ten sprzęt nie spisuje się panu Mirkowi tak, jak on by sobie do końca tego życzył. Wyraźnie jest wolniejszy od innych zawodników na torze. Cieszą się częstochowscy kibice, bo para i zawodników na czele Grzegorz Walasek i Ryan Sullivan. Wydaje się, że teraz żużlowcy Radsona odrobią 4 punkty ze swojej straty do prowadzących Torunia. Jeszcze trzeba przejechać jedno okrążenie, ale nie zagrożeni są Sullivan i Walasek. Bajerski 3., ale ze sporą stratą. Tutaj już nic nie może się przydarzyć żużlowcom z Częstochowy, chociaż teraz rzuciło niebezpiecznie motocyklem Grzegorza Walaska, ale szybko skorygował sytuację. I on właśnie wjechał na metę jako pierwszy. Za jego plecami Ryan Sullivan. 5 punktów dla żużlowców z Częstochowy. 3. Tomasz Bajerski, 4. Mirosław Kowalik. No nie będzie tego meczu Mirosław Kowalik wspominał najlepiej. No rzeczywiście dorobek jak do tej pory Mirka nie jest imponujący, bo praktycznie można powiedzieć zdobył do tej pory 3 punkty. 1 punkt znalazł na skutek upadku Feriana. No w tym jednym biegu, którym wygrał, rzeczywiście popisał się znakomitym startem. Wracając do tego biegu, rzeczywiście wytrzymał presję na wejściu w pierwszy łuk Ryan Sullivan, bo nie wyszedł z tego startu zbyt dobrze, tu bardzo dobrze Tomek Bajerski. No jednak na samym wejściu wyciągnął się, zdążył wypchnąć ten motocykl do przodu, także w tej chwili wyjechał troszkę do środka toru i w tej chwili będzie zamykał Tomka Bajerskiego do krawężnika. Rzeczywiście pojechał, nabrał tej prędkości. Grzesiu Walasek dobrze ze startu, trochę go tu rzucało, no nie wiem co było spowodowane tym, może w krzywą kolejnę stanął, no i tu po szerokiej rzeczywiście nabrał prędkości, wysunął się na pierwsze miejsce i kontrolował ten bieg, można powiedzieć, Ryan Sullivan, który jechał na drugiej pozycji przy krawężniku. No para toruńska, można powiedzieć, eksportowa, bo Mirek Kowalik i Bajerski to dobrzy zawodnicy, musieli uznać wyższość pary z Częstochowy. Tomasz Bajerski, mimo tego słabszego występu na torze w Zielonej Górze, dość pewnie awansował do finału indywidualnych mistrzostw Polski. Po jednym z półfinałów tam znalazł się także Grzegorz Walasek i dwóch jeszcze innych żużlowców toruńskiej drużyny. Oto wyniki 10 biegu. Walasek przed Sullivanem, Bajerskim i Kowalikiem. Ten mecz jeszcze może się różnie rozstrzygnąć. Włókniarz znowu nabrał oddechu teraz i pełnego wiatru w żagle. Grzegorz, czy ten tor uległ zmianie, czy to ty coś zmieniłeś w motocyklu? Generalnie duża różnica w zębach. O i efekt jest inny oczywiście. Ale to nie był dentysta, tylko krzywa tylnia zębatka, prawda? Zmieniona. Tak, to bardzo dużo. Nie wiedziałem, że aż taka różnica jest. Bo powiem szczerze, że ostatnio bardzo często tutaj na początku mi nie pasuje. No szkoda moich biegów zmarnowanych, no. Postaram się teraz nadrobić jeszcze w jednym biegu, postaram się wygrać. No i jestem jeszcze na dobrej nadziei. A to nie jest kwestia zmęczenia tego, że wczoraj jechałeś w Anglii i generalnie jesteś przeciążony startami, prawda? Raczej nie. Tak jak mówię, no, jeżeli idzie motocykl, to nie czuję zmęczenia. Jeżeli motocykl targa mnie po całym torze, tak jak to było w 3 biegach, panuje nad tym, żeby dojechać do mety, także no, troszkę mnie wymęczyły te 3 biegi teraz. Bardzo łatwo się jechało, bo motocykl jechał tam, gdzie ja chciałem i po prostu pasuje. Grzegorz, po Grand Prix w Cardiff, gdzie rewelacyjnie pojechałeś i wyeliminowałeś mistrza świata Marka Lorema z głównego turnieju, przydomek jaki uzyskałeś to gość zza ściany Grzegorz Wall-Lasek. Co o tym sądzisz? A myślę, że przydomek jest troszkę inny. W drużynie w pół nazywałem mnie GP. Czyli Grand Prix. Tak, GP dokładnie mówią. Jest to miłe, no wiadomo, że tam jest troszeczkę traktowany sport żlowy bardziej na luzie
I wczoraj miałem tego bardzo dobry dowód, gdzie zrobiłem 16 punktów i wszyscy właśnie nie mówili do mnie Gretko, GP, także jest to bardzo, bardzo miłe. Jeżeli zawodnicy zaczynają mówić takimi przydomkami, to kto wie, czy Grzegorz Walasek, człowiek za ściany, Wolasek, będzie jeździł już w przyszłym roku w Grand Prix jako pełnoprawny zawodnik, nie tylko jako człowiek ulubieniec swoich kolegów z drużyny Pół. Tyle Grzegorz. Za tydzień także Żużel na antenie Wizji Sport. W niedzielę 29 lipca o 18 wybierzemy się do Zielonej Góry, aby obejrzeć mecz ZKŻ-u Polmosu z Atlasem Wrocław. A w Częstochowie 29-31 przegrywają żużlowcy Radsona z Apatorem Adrianą, a przed nami 11 wyścig, to oczywiście rezultat po 10, 5-1 dla gospodarzy w ostatnim wyścigu, a my chcemy przypomnieć Państwu bieg 9. To start Wiesława Jagusia, za jego plecami w czerwonym kasku Ryan Sullivan. W tym biegu brali także udział Tomasz Krzanowski i jadąc jako rezerwa taktyczna w miejsce Mateja Feriana, Tomasz Jędrzejak, ale głównymi bohaterami tego wyścigu, głównymi aktorami walki na torze byli właśnie Wiesław Jaguś i Ryan Sullivan. Wspaniałe akcje i obrony Wiesława Jagusia. To właśnie była pierwsza, drugi łup pierwszego okrążenia, gdzie Ryan Sullivan chciał wejść pod Jagusia, ten wyczuł ten moment, wszedł do krawężnika, następnie się wyniósł, złapał przyczepność na zewnętrznej i odjechał po raz kolejny dla Sullivana. W tej chwili widzimy, Sullivan próbuje atakować po szerokiej, no jednak Jagus jedzie praktycznie tym samym torem, no nie mógł za dużo się zbliżyć. W tej chwili atak Sullivana po szerokiej. Wydawało się, że może tam złapać przyczepność. Jagus jedzie krótko przy krawężniku, no jednak ta przyczepność nie jest na tyle dobrą przyczepnością, żeby zdążył wyprzedzić Jagusia. Jagus kontroluje w tej chwili. Sullivan chce wejść w krawężnik, wypchnąć zawodnika z Torunia, jednak ten wyczuł intencję. No, zjechał do krawężnika, z wyjściem ma wąskie przy krawężniku, tam gdzie właśnie chciał zaatakować Sullivan. No i praktycznie rozwiał wszelkie szanse Sullivana na zwycięstwo w tym biegu, no bo Sullivan próbował, zniechęcił go Jagus właśnie swoją jazdą, wyczuciem praktycznie tego, gdzie chce go atakować Sullivan. Jeszcze raz atak po zewnętrznej Sullivana, Jagus wychodzi przy krawężniku, jest to, już zaczyna się czwarte okrążenie, w tej chwili wchodzi na szeroką Ryan Sullivan, a Jagus jedzie przy krawężniku i wbrew pozorom ta szeroka nie trzyma tak, jak powinna trzymać. Jagus w tej chwili no, spojrzał w prawo, gdzie jest przeciwnik. No, w tej chwili niby się zbliżał, no ale tam właśnie Jagus pojechał, był pierwszy. Widać tu, że był wolniejszy Wiesław Jagus, no i to był ten moment, co do którego miał pewne wyrzuty sumienia Wiesław Jagus potem w rozmowie, że zajechał, a może nie zajechał w drugi. No i ostatni łuk wszedł przy krawężniku, wyniósł się szeroko. Sullivan no, nie zdążył, zabrakło może okrążeń. Jednak uważam, że no, zasłużone zwycięstwo Jagusia w tym biegu. Nie miał chyba specjalnych pretensji Ryan Sullivan. On już za chwilę będzie brał udział w kolejnym biegu. Właśnie oglądamy go na torze. Dla niego była poprzednia przerwa po 10. Nie, przepraszam. Oczywiście w 10 nie startował Ryan Sullivan. Normalnie z programu wynika, że w 11 powinien jechać. Po prostu równanie toru, aby poprawić zawodnikom warunki do jazdy. W biegu 10, proszę Państwa, Ryan Sullivan jechał jako rezerwa taktyczna. Z Grzesiem Walaskiem wygrali bieg 5-1 i zrobiło się właśnie 29-31. No właśnie, tak się zasugerowałem tym, a nie tak wpisałem do programu i stąd moja pomyłka. Przepraszam bardzo. Oto statystyka skuteczności pól startowych, no i ten czwarty tor Zenon, z tego wynika aż 50% skuteczność zawodników, którzy właśnie z tego toru startowali. Zmiana w wyścigu 11 w miejsce Zbigniewa Czerwińskiego, Karol Malecha w niebieskim kasku. Zresztą taka była Twoja, Zenon, opinia, że on prezentował się lepiej niż Czerwiński, i także Tomasz Krzanowski w miejsce Przemysława Kłos. Obok nich Ryan Sullivan i Tony Rickardson. Rewanż za wyścig. No i w taśmę
wyjeżdża Malech. No nie może być inna decyzja, wykluczony. No chciał przechytrzyć, chciał no tą swoją szansę wykorzystać, którą dał mu trener. Jednak no sędzia przytrzymał troszeczkę dłużej taśmy, no i zawodnik w kasku niebieskim Malecha znalazł się w taśmie i został z biegu wykluczony. Tutaj i tak faworytem rywalizacji w tej dwójce młodzieżowców był Tomasz Chrzanowski z Karolem Malechą, no ale kto wie, szukał swojej szansy na zdobycie tego jednego punktu, jak się wydaje, Karol Malecha. Teraz trudniejsza troszkę sytuacja Ryana Sullivana, chociaż nie w tak większym stopniu się utrudniła, bo on i tak tutaj najgroźniejszego rywala upatrywał w Tonym Richardsonie, tyle że teraz będzie miał po swojej lewej ręce, a więc bliżej murawy i Toniego Richardsona, i Tomasza Chrzanowskiego, więc musi uważać strasznie Ryan Sullivan, aby nie przegrać startu, bo wówczas może przyjechać dopiero w tym wyścigu trzeci. Chrzanowski pokazał, że także potrafi być szybki, że potrafi rozgrywać z Tonym Richardsonem w parze takie wyścigi. To widzieliśmy we wcześniejszych spotkaniach. Więc uwaga, Chrzanowski, Richardson i Sullivan. Świetny start Australijczyka. Nie będzie miał szans Tony Richardson, przynajmniej w tym momencie. Dopiero teraz Szwed myśli, jak wyprzedzić Ryana Sullivana, który pewnie objął prowadzenie, ale jest bardzo szybki Australijczyk. No a defekt motocykla ma Tomasz Chrzanowski. Chyba nie dojedzie do mety, proszę Państwa, a więc wszystko wskazuje, że ten wyścig skończy się nietypowym rezultatem 3-2 i to pewnie dla zespołu z Częstochowy, a więc bardzo w tej sytuacji maleją szanse na remis w tym meczu, bo tego jednego punktu Chrzanowskiego na pewno w którymś momencie zabraknie. Sullivan przed Richardsonem, tylko dwóch żużlowców na torze. A Richardson, choć próbuje, nie potrafi zbliżyć się do Sullivana. Teraz odrobinkę tylko skrócił dystans Szwed, jest bliżej. No może jeszcze zaatakuje. To już ostatni wiraż i dosyć desperacka akcja Richardsona. Taka w jego stylu, szeroko Sullivan, który z nich będzie lepszy jednak o długość motocykla Australijczyk. Ale były emocje do końca. Ryan Sullivan przed Tonym Richardsonem. 3-2, nietypowe rozstrzygnięcie tego wyścigu. Ryan Sullivan zdobył już 13 punktów, jak widzimy, a więc po raz kolejny nie zawodzi. No rzeczywiście bardzo dobry start Sullivana z pola czwartego. Te procenty jednak mówią prawdę. Na wejściu Bóg zamknął trzykrotnego mistrza świata do krawężnika. W tej chwili odjechał od krawężnika, żeby złapać przyczepność. Tony Richardson próbuje swoje szanse przy krawężniku, jednak Australijczyk odjeżdża już na pierwszym łuku. Jeszcze raz sam moment startu. Proszę zobaczyć, na samym wejściu zamyka do krawężnika, także Szwed musi zwolnić. W tej chwili odjeżdża szeroko tam, gdzie jest troszeczkę tej przyczepności, łapie tą przyczepność, odjeżdża Szwedowi do przodu, jednak Szwed nie daje przez cztery okrążenia za wygraną, atakuje, próbuje jechać po szerokiej, przycinać, robi te swoje tak zwane długie proste. No w tej, tu widzimy defekt Tomasza Chrzanowskiego, nie pozwolił mu na dowiezienie jednego punktu, dlatego wynik już nie będzie równy, może być zwycięstwo jednego albo drugiego zespołu. Jednym punktem. Ryan Sullivan, Tony Richardson i Tomasz Chrzanowski. Takie są rezultaty tego wyścigu. Proszę Państwa, no i tak było w poprzednim sezonie. 45-44. No i wygląda na to, że może również podobny wynik być także w dzisiejszym spotkaniu. Na razie 32-33 przegrywają żużlowcy z Częstochowy z liderem w tabeli Ekstraligi po poprzedniej kolejce Apatorem Adrianą Toruń. Do zakończenia tego spotkania pozostały nam jeszcze 4 biegi. Już za moment 12 ostatni programowy wyścig, a potem krótka przerwa i 3 biegi nominowane. Po dłuższej przerwie zobaczymy w tym biegu na torze Mateja Ferriana w niebieskim kasku. Po dłuższej przerwie spowodowanej faktem, że w swoim poprzednim biegu po dwóch nieudanych wyścigach Słoweniec został zastąpiony właśnie w 9 biegu przez Tomasza Jędrzejaka jako rezerwa taktyczna. Teraz jednak pojedzie w parze z Arturem Pietrzykiem, no i będzie miał szansę do podreperowania swojej reputacji, bo na razie w dniu dzisiejszym jeszcze punktu na częstochowskim torze nie zdobył. Andreas Jonsson w białym kasku i Wiesław Jaguś
w żółtym topara toruńskiego Apatora w tym wyścigu. Teraz doping dla żużlowców z Częstochowy. Kibice zdają sobie sprawę z tego, jak ważny jest to wyścig. Wciąż jeszcze ich ulubieńcy przegrywają, a przyjemnie byłoby rozpocząć biegi nominowane ze świadomością jednak prowadzenia w meczu. Tym bardziej, że rzeczywiście Sullivan prowadzi 2-0 z Tony Rickardsonem i prawdopodobnie spotkają się w biegu 15. Proszę Państwa, Jonsson, Ferjan, Jaguś i Pietrzyk. Wszyscy nieruchomo na starcie. Artur Pietrzyk fantastycznie zamknął przy krawężniku Andreasa Jonssona. Jonsson drugi teraz na tę drugą pozycję. Przechodzi Wiesław Jaguś, na ostatnim miejscu Matej Ferjan. Artur Pietrzyk skutecznie i szybko próbuje gonić go Wiesław Jaguś, który właśnie rzucił się w pościg za żużlowcem z Częstochowy. No ale teraz już sporą przewagę zyskał Pietrzyk, a z kolei dużą stratę ma do trzeciego Andreasa Jonssona Matej Ferjan, który kompletnie zawodzi w dzisiejszym spotkaniu. Wydaje się, że ten wyścig zakończy się rezultatem 3-3 i jednak Apator zachowa przed biegami nominowanymi tą jednopunktową przewagę. Artur Pietrzyk przed Wiesławem Jagusiem, Andreasem Jonssonem i Matejem Ferjanem. No niewytłumaczalna dzisiaj słaba dyspozycja Słoweńca. Mimo wszystko myślę, że lepszy byłby Brian Andersen, nawet mimo tego fatalnego występu w Zielonej Górze. On tutaj na torze w Częstochowie zwykle przynajmniej kilka punktów zdobywa. 3-3 po zwycięstwie Artura Pietrzyka, już dzisiaj 9 punktów zdobytych przez tego żużlowca, więc nie dziwimy się jego radości, a przecież przed nim jeszcze jeden wyścig, 35-36 po 12 biegach prowadzą goście z Torunia. No rzeczywiście piękny start w wykonaniu zawodnika, gospodarzy Pietrzyka, zamknął rywali do krawężnika. Tu praktycznie można powiedzieć, nawet się za szeroko nie wyniósł, jechał pierwszy łuk prawidłowo. Następny, tu jeszcze raz sam moment startu. No, nie wiedzie się Ferjanowi, przegrał fatalnie start. Nie mógł w tym biegu nic zrobić, tu wiesił Jaguś, próbuje atakować po zewnętrznej. Jednak płynna jazda Pietrzyka nie pozwoliła zbliżyć się nawet rywalom. Pietrzyk znakomicie pojechał w tym biegu. Pierwszy łuk zamknął rywali do krawężnika. Na następnych okrążeniach jechał środkiem toru, tam gdzie nie ma tych mult, jak to zawodnicy określają, nie ma tych fal. No nie męczyło go tak i rzeczywiście dowiózł bezpiecznie, z dużą przewagą, 3 punkty do mety. No martwi postawa Ferjana przed biegami nominowanymi, bo rzeczywiście trener Czernicki nie ma za bardzo kogo wystawić w tym biegu 13, bo zawodnicy nie zdobywają punktu. Czerwiński nie zdobył punktu, Ferjan nie zdobył punktu, Malecha nie zdobył punktu. Będzie musiał dokonać wyboru Czesław Czernicki, a to wyniki 12 biegu. Pietrzyk przed Jagusiem, Jonssonem i Ferjan. Tomasz Jędrzejak coraz lepszy, prawie jak wino, chociaż bardzo młodziutki jeszcze. Tomasz, jak dzisiejszy tor, duże fale, ale ty jedziesz jak na razie idealnie. No wcale tak nie jest. No. Punkty dowożę, może nie są to na prowadzeniu, ale dosyć ważne punkty. No, troszeczkę pogubiłem się dzisiaj z przełożeniami. Mam nadzieję, że końcówka będzie lepsza. Ten pierwszy bieg z Arturem Pietrzykiem, raz ty, raz on, oddawali się sobie drugie, trzecie miejsce. Dlaczego akurat tak? I byłeś pewny, czy go chcesz osłaniać, czy byłeś wolniejszy w pierwszym wyścigu? Nie, bo Artur lepiej czuje się na pozewnętrznej i ja akurat przy krawężniku też się dobrze czuję i tak jest nam wygodny. Dziękuję pięknie. Tyle Tomasz Jędrzejak, który już w tej chwili idzie na Zmowę Narodów, tak to się w tej chwili to nazywa w parkingu. Czesław Czerniński wszystkich woła na naradę wojenną. Za chwilę wracamy na biegi nominowane. Radson Malma Częstochowa przegrywa jednym punktem na własnym torze z Apatorem Adrianą Toruń, ale największe emocje dopiero po krótkiej chwili przerwy. Proszę Państwa, po 12 wyścigach meczu żużlowego w Częstochowie gospodarze Radson Malma przegrywają z Apatorem Adrianą Toruń 35-36. Przed nami wyścigi nominowane. No, nieco trudniejsza sytuacja gospodarzy, bo w ich zespole punktowało praktycznie tylko 4 zawodników.
Za chwilę zapoznamy się ze składami na te wyścigi nominowane. Oto dorobek punktowy żużlowców Racona, Malmy Częstochowa, Ryan Sullivan 13, Artur Pietrzyk 9, Grzegorz Walasek 7, Tomasz Jędrzejak 6. Resztę można właściwie pominąć milczeniem. Fatalna postawa Mateja Feriana. Także punktów nie zdobyli Zbigniew Czerwiński i Karol Malech. Oto Apator Toruń, Tony Rickardson 10, Andreas Jonsson 8, Wiesław Jagus 7, Tomasz Chrzanowski, Mirosław Kowalik po 4, Tomasz Bajerski 3, słabiej dzisiaj Kowalik i Bajerski szczególnie, no ale i tak Apator stanowi znacznie bardziej wyrównaną drużynę i w tym chyba upatruje swojej szansy trener Jan Zombik. A teraz przenosimy się już do Parku Maszy. Trener Jan Zombik. Jeszcze w tej chwili ostatnie korekty, ponieważ dostrzegł, że Mirek Kowalik ma łącznie punktów 4. Panie trenerze, zmiana. Mirek Kowalik nie idzie w tym wyścigu. Jest zmiana, ale za chwilę może pełne składy. Jest maleńka zmiana. Pojedzie tutaj w tym wyścigu Tomek Bajerski i Tomasz Chrzanowski w kasku żółtym. Tomasz Chrzanowski to jest skład w tej chwili zespołu toruńskiego. I Tomek Bajerski, w których w tej chwili zakłada kask i biały pokrowiec, to jest zespół toruński. W ostatniej chwili dokonana zmiana. Pytanie tylko, czy na to jeszcze zezwala regulamin, a więc Tomek Bajerski kask biały i Tomasz Chrzanowski kask żółty. Natomiast częstochowianie Matej Ferian kask czerwony i Karol Malecha kask niebieski. To jest skład wyścigu 13. No, gorąco było w Parku Maszyn, to widzieliśmy i słyszeliśmy. Starał się jak mógł Tomek Loryk, ale uciekł mu trener Zombik. W ostatniej chwili jeszcze Zenon korekta. No, ciekawa sytuacja. Może potem trener Zombik nam wyjaśni, dlaczego zdecydował się jednak na zrezygnowanie z Mirosława Kowalika w 13 wyścigu i wprowadzenie właśnie w ostatniej chwili jednak Tomasza Bajerskiego. No, gorączka w obu zresztą zespołach. Zresztą posłuchajmy teraz, co ma do powiedzenia Czesław Czernicki. Czesław Czernicki, jeden punkt w tej chwili za Toruninami. Jaki skład wy na wyścigi nominowane? W biegu 13. Ferian z pierwszego w czerwonym kasku. Malecha za Czerwińskiego w niebieskim. W 14. Walasek z drugiego w czerwonym. Czwartego Jędrzejak w niebieskim. I w 15. Saliman z pierwszego w czerwonym. I Pietrzyk z trzeciego w niebieskim. Ferian, to tylko w 13. wyścigu, czy to nie jest niespodzianka? Na pewno tak. Dziękuję bardzo. Tyle Czesław Czernicki, trener włókniarza Racona mamy Częstochowa, a za chwilę skład zespołu toruńskiego na biegi nominowane. Zapewne za chwilę Tomek Lorek będzie mógł uzyskać dla nas informację, kto pojedzie w 14-15 wyścigu. Udało się już rozszyfrować ten skład zespołu toruńskiego na bieg 13. Przypomnę, Tomasz Chrzanowski i ostatecznie jednak w białym kasku Tomasz Bajerski, a nie Mirosław Kowalik, już zawodnicy, jak Państwo widzą, przygotowani. Za moment myślę, że jeszcze raz będziemy mieli informację od Tomka Lorka, chociaż trener Zombik nie ma czasu, jest tak zaaferowany. Jest Tomek Lorek. Uzupełnienie składu Apatora Toruń, który w bardzo nerwowych okolicznościach powstawał i rodził się. 14 bieg, kask żółty Wiesław Jagoś, kask biały Mirosław Kowalik i w ostatnim biegu Tony Rickardson z pola pierwszego w kasku żółtym i w kasku białym pojedzie w tym wyścigu. No właśnie, w tym wyścigu pojedzie jego partner z pary Andreas Jonsson, a więc para Szwedów w ostatnim biegu. Rickardson kask żółty i Andreas Jonsson kask biały. Dziękujemy bardzo Tomkowi Lorkowi. Już wszystko mamy. Składy na 3 ostatnie wyścigi nominowane. Ciekawa ze mną sytuacja Ferian i Malecha. Czy sądzisz, że są w stanie sprostać Chrzanowskiemu i Bajerskiemu? No nie wiem, widzę, że Ferian jedzie na swoim motocyklu. Nic innego mu trener Czernicki nie podstawił. W każdym razie w tych trzech biegach, których dzisiaj się pokazał, nic imponującego. W jednym biegu chociaż trochę próbował. Dobre wyjście spod taśmy, tak. I ten motor jechał dobrze, no więc to może nie w motocyklach tutaj cała sprawa, jeśli chodzi o to. To co widziałem w tamtym biegu, gdzie jeszcze po zewnętrznej ten tor był przyczepny, trzymał, potrzebne było troszeczkę kondycji, no jednak Słowieniec nie wykazał się tą kondycją, no i upadł w tym biegu. No nie wiem, czy akurat w tym biegu, jak wyszczeli ze startu, czy rzeczywiście będzie w stanie obronić tej pozycji. Proszę Państwa, Ferian na pierwszym polu startowym, obok niego Tomasz Chrzanowski, potem Karol Malecha, no i spod bandy Tomasz Bajerski. Jeszcze chwila.
dobrze Ferjan, dobrze także Bajerski. No wreszcie wygrał start Tomasz Bajerski, to mu się ostatnio nieczęsto zdarzało. Na drugiej pozycji Ferjan, trzeci jedzie Malecha, a dopiero na ostatniej pozycji Tomasz Chrzanowski. Mimo wszystko to pewna niespodzianka. Chrzanowski będzie atakował Malechę, a Ferjan podrażniony jakby całą sytuacją i tym, że dzisiaj mu się nie wiedzie, próbuje teraz w tym ostatnim wyścigu dać siebie wszystko i wyprzedzić Tomasza Bajerskiego. To przy zachowaniu układu na pozycji trzeciej i czwartej oznaczałoby wyjście na jednopunktowe prowadzenie jego zespołu, ale maleją na to szanse. Ferjan spojrzał, co dzieje się za jego plecami, do Bajerskiego już w tej chwili sporo traci, a więc wiele wskazuje, iż ten bieg zakończy się remisem i wciąż będą jednym punktem prowadzili żużlowcy z Torunia. To przedostatnie okrążenie, jego końcówka. Bajerski już zaczyna ostatnie. Ferjan daleko, podobna odległość, podobna przewaga Karola Malechy nad Tomaszem Chrzanowskim, ale w tej sytuacji ten jeden punkt Malechy jest bardzo istotny dla zespołu z Częstochowy. Ostatni wiraż i nic już się nie zmienia, a więc 3-3 w wyścigu 13. Tomasz Bajerski odnosi wreszcie zwycięstwo w dniu dzisiejszym. Na drugiej pozycji Matej Ferjan, trzeci Karol Malecha, czwarty Tomasz Chrzanowski, 3-3. No myślę, że i tak niezły to rezultat, przynajmniej jeśli chodzi o ten wyścig dla zespołu z Częstochowy. Rzeczywiście tak, bo zawodnicy ci do tej pory nie zdobyli żadnego punktu jednak w biegu 13. I można powiedzieć, że z Chrzanowskim, który rzeczywiście jest czołowym juniorem i Polski, bardzo dobrym juniorem Apatora, no popisali się znakomitym startem, no i Tomek Chrzanowski musiał przyjechać na czwartej pozycji praktycznie bez kontaktu z zawodnikiem z Częstochowy za Malechą. No uważam, że rzeczywiście jest to dobry wynik tego biegu dla częstochowskiego zespołu, bo daje im realne szanse na walkę do samego końca. Uważam, że w tej chwili bieg 14 będzie bardzo decydujący, może być decydujący o losach całego spotkania. To w tym biegu jeszcze raz widzimy znakomity start Bajerskiego. Mówiłem, wreszcie dobry start Tomasza Bajerskiego, bo w ostatnich meczach często pokazujemy Apatora i on jakoś, no te wyjścia spod taśmy nie były najlepsze biegu. No rzeczywiście, w tym biegu może na tle słabszych przeciwników udało mu się tak zdecydowanie wygrać start. No i zamknął rywali do krawężnika, no i wyniki mamy na tablicy. Bajerski przed Ferjanem, Malechą i Chrzanowski. Nie ma czasu na wywiad z którymś z bohaterów 13 wyścigu, bo są już żużlowcy, którzy pojadą w 14 na torze. Mirosław Kowalik już pod taśmą w białym kasku, Wiesław Jaguś w żółtym, to jego partner, a tu w niebieskim oglądaliśmy Tomasza Jędrzejaka. Teraz Wiesław Jaguś, Jędrzejak jeszcze wraca pod bramę parku maszyn. Czyżby konieczna była jakaś regulacja? Patrzymy na zegar, minuta 15 sekund pozostała zawodnikom jeszcze do momentu, kiedy muszą stać nieruchomo pod taśmą, więc jeszcze chwila dla Tomasza Jędrzejaka. Oto właśnie on, już chyba wszystko w porządku. W niebieskim kasku Tomasz Jędrzejak, w czerwonym Grzegorz Walasek. Sporo zagadek w tym wyścigu. Pytanie, czy Grzegorz Walasek pojedzie tak jak w swoim ostatnim biegu, gdzie właściwie zostawił daleko za plecami rywali, pojechał bardzo dobrze, był szybki, wreszcie tak szybki, że nawet jechało mu się lżej, jak mówił w jednej z rozmów. No i jak spisze się przede wszystkim Mirosław Kowalik, bo on dzisiaj jest zagadką, jeśli chodzi o toruńską drużynę. Dwa fatalne występy, potem błyskotliwe zwycięstwo i kolejny nieudany bieg. Mirosław Kowalik do tej pory 4 punkty, dawno już nie miał tak małego dorobku punktowego Mirosław Kowalik. No ale cóż, patrzę w jego dorobek punktowy ze wszystkich spotkań z tego sezonu. Najsłabszy występ to 7 punktów plus bonus, a więc jeszcze tak słabo Mirek Kowalik w tym sezonie nie jechał jak w tym meczu. Ale sporo zależy od tego wyścigu, jeśli chodzi także o ocenę jego występu. Świetny start Kowalika, ale bardzo dobrze także Walaska. Kowalik po zewnętrznej, świetna szarża Mirosława Kowalika. No w kratkę dzisiaj Kowalik, ale w najważniejszych momentach skutecznie. Teraz próbuje odpowiedzieć taką samą akcją Grzegorz Walasek, ale przewidział to i poszerzył wyjście z wirażu także Mirosław Kowalik. Trzeci jest Jędrzejak, czwarty Jaguś. Mimo wszystko niespodzianka. Teraz Jaguś próbuje wyprzedzić Tomasza Jędrzejaka. Zacięta walka.
wejście Wiesława Jagusia, ale musiał spasować, może ponowi atak, teraz chyba za szeroko Jędrzejak odjechał od krawężnika, no i kto? Jaguś czy Jędrzejak? Teraz Jędrzejak ostro wchodzi, zmieniają się błyskawicznie na tej trzeciej pozycji zawodnicy, nie udał się ten atak Tomaszowi Jędrzejakowi, sytuacja korzystna dla żużlowców Apatora, 4-2 w tej chwili, ważny 14 wyścig, jeśli takim rezultatem się zakończy, to przewaga Torunian przed ostatnim wyścigiem wzrośnie, proszę Państwa, do 3 punktów, będą bliscy wywiezienia kompletu punktów z toru w Częstochowie. Ostatni wiraż, ostatni atak Grzegorza Walaska, ale jest za daleko, a Jędrzejak musiał uznać wyższość Wiesława Jagusia. 4-2 dla Apatora w tym wyścigu, okazuje się, że chyba miał nosa jednak Jan Ząbik, robiąc tę zmianę Tomasza Bajerskiego za Mirosława Kowalika, bo nie wiem, czy tutaj tak skutecznie pojechałby Tomasz Bajerski, jak Mirosław Kowalik w tym wyścigu. No chyba rzeczywiście miał nosa, bo nie postawił wszystko na bieg 13. W bieg 13 można powiedzieć najlżejszy bieg wygrał Bajerski, a tu widzimy bardzo dobry start zawodnika gospodarzy, jednak można powiedzieć, że Mirek Kowalik po zewnętrznej poradził sobie znakomicie, obciągnął, złapał tą przyczepność, no i wyprzedził na wyjściu z wirażu Walaska. Wydawało się, że jest proste dowiezienie w wyniku 3-3 do mety, jednak na błąd, który popełnił zawodnik gospodarzy Jędrzejak, kosztował utratę tego kontaktu, że do ostatniego biegu mogli przystąpić z jednopunktową stratą. No tu po prostu popełnił błąd, wykorzystał to Wiesiu Jaguś, no przesunął się na trzecią pozycję. No i jest to wynik korzystny dla zespołu z Torunia. Trudno dziś ocenić jazdę Mirosława Kowalika. Dwa błyskotliwe bez zwycięstwa i 3 razy bardzo źle, no ale jego notę podnosi to ważne zwycięstwo. To zwycięstwo, które może się okazać kluczem do wygranej w samym spotkaniu. 14 bieg i jego wyniki: Kowalik przed Walaskiem, Jagusiem i Jędrzejakiem. Tomek Bajerski zrobił w 13 biegu to, co do niego należało. Zwycięstwo w tym wyścigu, które bardzo przybliżyło was do sukcesu, ale teraz Mirek Kowalik zrobił jeszcze więcej, bo przywiózł 4-2. Tak, na pewno. Cieszę się bardzo z tego powodu, że prowadzimy to spotkanie 3 punkty, ale jeszcze nie jest nic przesądzone. Mamy przed nami, jest ostatni bieg i będziemy walczyć, żeby wywieźć z Częstochowy 2 punkty. Bardzo ciężko się jedzie dzisiaj na tym torze. Trudny tor. No, trudny tor na pewno, ale jeżeli chodzi o przeciwników, także są bardzo wymagający dzisiaj. Ciężko się jedzie także z Tony Rickardsonem jako kolegą parowym, ale miejmy nadzieję, że w następnych meczach będzie lepiej. Tomek Bajewski, jak sam napis na czapce mówi, real, czyli bardzo prawdziwy. Tak, na pewno. Tyle Tomasz Bajerski. Proszę Państwa, przed nami 15. ostatni wyścig tego spotkania. Wyścig rozstrzygający, niewątpliwie w lepszej sytuacji przystępują do niego żużlowcy toruńskiego Apatora. Prowadzą 43-40, 3 punktami przed tym biegiem. No i to mówi właściwie wszystko. Nawet zwycięstwo 4-2 pary częstochowskiej nie zapewnia im tutaj zwycięstwa meczowego. Tylko 5-1 gospodarzom daje sukces w tym spotkaniu. Natomiast gościom praktycznie wystarcza taka porażka 2-4. Bardzo ciekawie także w końcówce meczu w Bydgoszczy. Ostatnie doniesienia, rezultat po 13 wyścigach. Gospodarze wciąż przegrywają 36-42, ale jeszcze dwa ostatnie wyścigi. Gdyby podwójnie bydgoszczanie wygrali obydwa, to wówczas wygraliby także cały mecz. Ale blisko, blisko sprawienia niespodzianki, kto wie, czy nawet nie sensacji, drużyna z Leszna. Długo trwają teraz te przedstartowe przygotowania z obu stron. No przywieźć na 5-1 Tonego Rickardsona Zenon wydaje się mało realnym zadaniem do wykonania dla żużlowców z Częstochowy. No to nie tylko Ryan Sullivan musiałby wygrać, on już dokonał tej sztuki dwukrotnie dzisiaj, ale także przede wszystkim Artur Pietrzyk. No wyobrażam sobie tylko taką sytuację, że ewentualnie Pietrzyk wygrywa start, wychodzi do przodu, a potem Sullivan blokuje Rickardsona. Ale jest przecież jeszcze Andreas Jonsson, który także potrafi się dojeździć. Ale w sporcie wszystko jest możliwe, dlatego poczekajmy. Zostawmy to zawodnikom, za chwilę będzie wszystko jasne. W każdym razie jest tak, jak sobie życzyliśmy, wszystko rozstrzyga się w ostatnim wyścigu. Ciężkie zadanie mieli dzisiaj żużlowcy z Częstochowy, szczególnie po tym, jak fatalnie spisał się dzisiaj Matej Ferian na jego większy dorobek liczony.
ale teraz Sullivan i pierwszy. Richardson i Johnson rozstrzygają o losach tego meczu. Świetnie Sullivan, dobrze także Andreas Johnson, Pietrzyk na ostatniej pozycji i teraz Andreas Johnson wychodzi przed Ryana Sullivana, jego śladem podąża Tony Richardson, świetna walka, ale to wszystko wygląda dobrze dla zespołu z Torunia, tak jakby chcieli przypieczętować to zwycięstwo podwójnym sukcesem w ostatnim wyścigu. Torunianie na czele, Andreas Johnson przed Tonym Richardsonem, dopiero za nimi Ryan Sullivan i Artur Pietrzyk. No taka sytuacja, proszę Państwa, nie pozostawia złudzeń. Zwycięzcami tego meczu będą żużlowcy z Torunia. Jeszcze próbuje gonić Ryan Sullivan, no ale to nie tylko on musiałby wyprzedzić toruńską parę, ale także Artur Pietrzyk, który jest daleko, daleko z tyłu. Ostatnie okrążenie, no i już cieszą się, już rozpoczynają fetę kibice z Torunia, usytuowani na wejściu właśnie w ten wiraż, w który teraz wjeżdżają żużlowcy. Andreas Johnson i Tony Richardson. Dziś Szwedzi zdobyli Częstochowę. No rzeczywiście ostatni bieg pokazał, że znakomity duet szwedzki wygrał bezapelacyjnie nad najlepszą parą gospodarzy i tym samym przypieczętował zwycięstwo aniołów z Torunia. Radość Andreasa Johnsona. Popatrzmy jeszcze raz. Znakomite wyjście spod taśmy młodego Szweda. Dobry start także Ryana Sullivana, choć tutaj troszeczkę go podniosło, jednak za bardzo kurczowo pojechał przy krawężniku, nie próbował wypchnąć rywali. I tu już widzimy Andreas Johnson objeżdża po szerokiej Sullivana. W jego ślady poszedł również Tony Richardson i na wejściu w drugi łuk puszcza się na szeroką. No i po tej szerokiej wychodzi na drugą pozycję za swojego kolegę z zespołu i 5-1 wiozą dalej do mety. Tu jeszcze raz pierwszy łuk, bardzo wąsko Ryan Sullivan. Skorzystali na tym zawodnicy szwedzcy, którzy objechali Australijczyka po szerokim. No tu w tej chwili widzimy atak bardzo szeroko Tony Richardsona. Tu próbował jeszcze Artur Pietrzyk, no jednak na tym torze przy tak przegranym starcie jedzie się bardzo ciężko i bardzo trudno jest wyprzedzać tak uznanych rywali. Andreas Johnson, proszę Państwa, to dosyć niespodziewane. Dziś najlepszym zawodnikiem w toruńskiej drużynie. Zasłużone gratulacje, radość. Teraz widać to w górnym lewym rogu ekranu. To sytuacja z parku maszyn. Szwed dzisiaj zdobył, młody Szwed, młodszy ze Szwedów, 11 punktów plus 2 bonusy. Tony Richardson 10 plus 1. Zrewanżował się raz Ryanowi Sullivanowi, wygrywając z nim w 15 wyścigu, dwukrotnie wcześniej przegrał, no ale Tony Richardson zrobił swoje. Ważne jest, że wtedy, kiedy trzeba, to on wygrywa i potrafi także patrzeć na to, że na to, co robią jego partnerzy. Johnson przed Richardsonem, dopiero trzeci Sullivan, czwarty Artur Pietrzyk. Czwórkę ciężko wygrać mecz, troszeczkę dzisiaj więcej punktów powinien zdobyć Grzegorz Walasek, aby drużyna Częstochowy miała szansę, także Tomasz Jędrzejek. Andreas Johnson stąd przed Tonem Richardsonem, Ryanem Sullivanem i Arturem Pietrzykiem. To wyniki ostatniego 15 wyścigu. 5-1 i tak powiedział Robert Rymarowicz, Szwedzi zdobyli Częstochowę. 5-1, perfect race, like, looks like it's going to be a race for a world championship stage. No any space in between you and Andreas Johnson, a perfect one. Yeah, we got a really good first lap. You know, we both missed the start a little bit, and so we got a little bit tight around the first lap and a half. But then when we got in front, it was okay, I think. Na początku było bardzo ciasno, nie mogliśmy się dopasować, bo trochę start mimo wszystko przespaliśmy. Ryan Sullivan uciekł nam, ale bardzo ciasno dopiero w kolejnym wyścigu było znakomicie. Tony, the July month is sort of a hectic for you. You're racing almost every day. Yeah. Just you get not enough time for sleeping on planes. What do you reckon about the points? This is the Saturday time, Saturday night fever. Yeah. Well, you know, it's I'm going to have one day off before Voyance, and that's normally enough if I get one good night's sleep and you know, hopefully I'll be ready, you know, but I still have a few meetings to go. I'm back to England tomorrow again and then Sweden Tuesday. So it's been a really tough month for me, but I'm feeling pretty good, you know, and I know if I get one day sleep, I'll be ready. For proper Leo. Yeah, well, you know, it's I like to race a lot and
if I just get enough sleep, I'm normally okay. But I was a little bit tired today, but I'm so happy we could win in and. Thanks so much, Tony. Tony Ricardson mówił, że wystarczy mu jedna dobrze przespana noc przed Grand Prix, a ta gorączka sobotniej nocy to już w najbliższą sobotę w Wojens, Dania. Jedzie jutro już do Anglii, później we wtorek ma Szwecję, ale jak na razie dzisiaj przyznaje, że był zmęczony, bardzo zmęczony, ale udało się ten mecz osiągnąć na własną korzyść. Tyle Tony Ricardson, my wracamy jeszcze na chwilę na analizę i na krótkie słowo po tych